Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Och, i z jakichś przyczyn, proszę Państwa, to naprawdę nie była moja wola. Zostałem sobie sam na sam z Państwem, ale Radek, skoro się pojawił, to znaczy, że jest bytem materialnym i może go jeszcze w sieci odnajdziemy. Bez wyjścia, 10 lutego, program nasz realizuje Asiator, a producentem programu jest pani Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka. Bardzo dziękujemy za wsparcie i produkcję. I oto, proszę Państwa, redaktor Gruca, który po prostu chciał mieć, jak to się mówi po niemiecku, intro. Dobry wieczór Państwu. To jest Radosław Gruca. Tak jest, bardzo jest mi miło Państwa widzieć. Dzisiaj naprawdę bardzo gorący dzień, polexit newsowy. I ja już nie wiem. Ale to wytłumacz się, to dlatego zniknąłeś, bo taki nie gorący dzień. I myślisz, bach, oddech. Ale upadła i nie jest Polska, nie wiem czy wiecie, ale się... No, także tak. Zniknąłem, żeby mieć entrée i entrée jest, także... I po co roztrząsać? No to się jeszcze zobaczy. Będziemy do tego tematu, proszę Państwa, wracać, bo Reset Obywatelski to medium, w którym wracamy do tematów, których inni nie podejmują. No mówisz, że dzień gorący i polexitowy, no to zacznij z jakąś opowieść. No co w nim takiego gorącego i polexitowego? Ja mam wrażenie, że my mamy tu lata polexitowe, a ty mówisz, że dzień. Ale nie, no naprawdę, drodzy Państwo, no nie da się odepchnąć od siebie wrażenia, że nasi politycy, partia rządząca, mówiąc dokładnie, bo pewnie nie wszyscy chcą mówić, że to jest nasza partia rządząca, no robi wszystko, żeby te czwartki, godzina 19, po prostu no wywalały nam cały misternie szykowany program przez cały tydzień i po prostu nagromadzenie i nowych zdarzeń i tych, które kumulują pewne historie, o których opowiadamy tydzień wcześniej, no nie wiem, to trudno mi uwierzyć w to, że jest to przypadek, drodzy Państwo. Nie, słuchaj, no, nie ma przypadków, są znaki, jak wiadomo. I znakiem tego, oni po prostu wszyscy śledzą nasz program, wszyscy się nim stresują i kiedy przychodzi czwartek, to tam na Nowogrodzkiej siada takie kolegium i się zastanawia, jak nam rozwalić konstrukcję programu. Swoją drogą muszę powiedzieć Państwu, że kiedyś na początku rządów PiS-u, kiedy jeszcze znałem na tyle dobrze różnych działaczy tej partii, a nie wszyscy, pamiętajmy, jestem przeciwko odpowiedzialności zbiorowej, nie wszyscy są tacy straszni, jak teraz się prezentują, a wielu tych mniej strasznych gdzieś tam odpadło po drodze i właśnie ci, którzy odpadli, gościli mnie kiedyś w KPRM-ie i tak sobie rozmawialiśmy, pytali mnie, co ja sądzę o ich działaniach, ja powiedziałem, że to jest totalna masakra i że po prostu oni stosują bardzo specyficzną taktykę dialogu z mediami, mianowicie stosują kanibalizację rzeczy do krytyki. Znaczy jest ich tak dużo, że ta krytyka no, nie mieści się w jednym wydaniu gazety, nie zdąży się jej opowiedzieć w ciągu jednego wydania serwisu informacyjnego i tak dalej. I oni się szczerze zaśmieli, a potem było już tylko gorzej. I rzeczywiście wygląda to tak, że dzisiaj będziemy mówić między innymi o wyścigu, o tytuł polexitowca, który wydawał się na początku tygodnia być niezadowolony. Czekaj, to może trochę później. Wiesz co, bo ja dzisiaj tak jeszcze w ostatniej chwili przeglądając przeróżne newsy i przeglądając także komentarze z mojej ulubionej części internetu, tej, do której nikt nie chce zaglądać, a ja czuję, że muszę, ale wiesz co, całkiem na poważnie, bo na niepoważnie tam mnóstwo rzeczy znalazłem. Zobacz, że
przez cały czas, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, to nie było tak, że zawsze rządy wychodziły z założenia, że jest idealnie i jeszcze lepiej, ale żaden rząd nie doprowadził do tak daleko idącego kryzysu, żeby, i tu mówię o mediach prorządowych i rządowych, żeby Unię Europejską ustawić w roli wroga numer jeden. Bo nawet w pierwszej kadencji obecnego PiS-u Unia Europejska była wroga, ale nie była numerem jeden. Zobacz, że od mniej więcej roku Unia Europejska jest pierwszym, a czasami mogłoby się wydawać jedynym wrogiem Polski. Ja sobie przypominam, nie mogę znaleźć w internecie, powiem szczerze, tak szybko tego wspomnienia dokładnie, ale pamiętam, że kiedyś PiS się użalał, że przypisują wraże media różne winy PiS-owi i że PiS jest biedny i że niedługo będą obwiniać PiS o to, że jest winny nieurodzajowi orzeszków ziemnych w Kenii albo w jakimś innym afrykańskim państwie. Nie wiem czemu, tak jakoś nie mogę tego znaleźć, ale teraz to rzeczywiście PiS stosuje odwrotną strategię, bym już powiedział, nie tylko taktykę i no, okazuje się, że Unia Europejska jest winna absolutnie wszystkiemu. No, teraz, o czym A i mówił. rozwiązałeś mi problem drożyzny orzeszków. No, no właśnie, ale Unia drodzy Państwo, Europejska. jeden z moich faworytów, tak zwanych, o których będę mówił później, obwinił Unię Europejską tak de facto za to, że były przekręty reprywatyzacyjne w Polsce. I te przekręty rzeczywiście były. PiS, mimo tego, że ma zapędy mocno autokratyczne i potrafi po trupach do celu dojść, to jakoś nigdy nie doszedł do tego, żeby złapać tych ludzi, którzy rzeczywiście mogli coś tam poprzekręcać na reprywatyzacji. Tymczasem właśnie poseł były i senator Bogdan Pęk w zasadzie z pierwszej strony tygodnika w zajawionym tekście mówi o tym, że Polska zapłaciła Zachodowi potężny haracz. Tutaj jest taki właśnie zajawiony, no niesamowity artykuł. To jest ten poseł. Ja znajdę potem Państwu zdjęcie, żebyśmy sobie przypomnieli przed samymi Ale mówię wyborami. zdjęciem leżącym, tak? Pana Tak, posła. zdjęcie Słynny horyzontalne. poseł, który się fotografuje na leżąco. Tak, przypomnę to później. No, jest to barwna historia, ale to na sam koniec zostawmy, bo naprawdę dużo się dzieje. I ja bym chciał zacząć, drodzy Państwo, od bardzo głośnego spotu Donalda Tuska. Nie dlatego, że jest on polexitowy, bo nie jest, ale dlatego, że to pokazuje wymianę ciosów, jaka jest teraz między PiS-em a opozycją, i to opozycją, w której akurat Donald Tusk rzeczywiście dominuje i ogniskuje tę dyskusję, choćby ze względu na pełnioną funkcję, bo przypomnijmy, że Donald Tusk jest wciąż jeszcze szefem Europejskiej Partii Ludowej, przewodniczącym Międzynarodówki Europejskiej i nazywanej EPP, czyli Europejska Partia Ludowa. I właśnie teraz od dłuższego czasu próbuje się wymiksować z tej pozycji, co zresztą nie podoba się jego kolegom w Brukseli. Dlatego między innymi Mateusz Morawiecki zaapelował, żeby on odszedł, no bo to wtedy będzie jego sukces, bo wszyscy wiedzą w Brukseli, że Ale to nie, no, to było o tyle. No, oczywiście nam ten strumień informacji przepływa, mówię wszystkim, ale Donald Tusk w momencie, to przypomnę, kiedy stanęła, i to chyba było na tej Radzie, kiedy zostawał przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, on wtedy od razu powiedział, że rezygnuje z funkcji szefa Europejskiej Partii Ludowej, no tylko potrzebny jest do tego czas, bo nie może tego zrobić z dnia na dzień. I jak słychać, Europejska Partia Ludowa
nie jest szczęśliwa z tego powodu, więc ten termin tam się trochę odwleka, bo to początkowo mówiono, że może do końca roku. Teraz jest mowa, że na wiosnę. Prawdopodobnie na wiosnę stanie się to faktem. To wiecie Państwo, to wezwanie Morawieckiego to było takie, jakbym ja w tej chwili wezwał pogodę, żeby stała się latem. I słuchajcie Państwo, 100% pewności, że pogoda mnie posłucha, tylko za czas jakiś. No i mniej więcej tak wpasował się Mateusz Morawiecki, który czeka na swój sukces. Ale to jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo. Donald Tusk wypuścił taki spot, który no, w myśl starej, dobrej PR-owskiej zasady unaocznił ludziom w taki bardzo dosłowny sposób, z czego rezygnuje PiS. I oczywiście chodzi o miliardy z KPO, No Krajowego nie, nie, Planu nie chodzi o miliardy, Odbudowy. chodzi o palety. Chodzi o palety, tak. Chodzi o palety z banknotami, które pokazał paletę z banknotami euro, 50, o nominale 50 euro i potem pokazał, to jest paleta. Takich palet musiałby być pełen stadion, żeby zmieściły się wszystkie pieniądze, które ma dla Polski Unia Europejska, a nie wypłaca ich tylko dlatego, że mówiąc krótko, politycy PiS to idioci. I akurat taki przekaz będzie, bardzo celowo to trochę spłaszczam, bo oczywiście należałoby podać pełen cytat, ale to jest właśnie mój zarzut między innymi do Donalda Tuska. Może się nie zgodzisz ze mną, bo często się przecież różnimy pięknie, ale to prawdopodobnie jest taka, poza tym, że oczywiście opowieść dla zwolenników Platformy Obywatelskiej, czy też opozycji demokratycznej, którzy jeszcze na Platformę się nie zdecydowali, to jest to jeszcze taka metoda prętem po kracie, jak to mówią w Platformie, czyli no, chcą zdenerwować lud pisowski, no i to nakręca potem Nie, te spółki. ale wiesz co, no bo to jak rozumiem, to prętem po kracie to najczęściej jest próba nakłucia jakiegoś balona, spuszczenia powietrza z tego balona. Raz to się udaje, raz to się nie udaje. Natomiast no, tu z kolei nie chcę wchodzić w kwestie takie czysto PR-owo-marketingowe, polityczne, no ale prawda jest taka, że obrazek do nas dociera dużo lepiej niż nawet jakaś liczba z wielką ilością zer, bo to jednak wymaga znajomości podstaw matematyki i zastanowienia się przez chwilę, a szczególnie przy tych dużych liczbach odróżnienie milionów od miliardów i miliardów od bilionów, to nawet politykom sprawia kłopot i tłumaczą, jeśli muszą z angielskiego przełożyć bilion na język polski. Natomiast tutaj, no, wiesz, podstawą jest fakt. Fakt jest, że te pieniądze, o czym zresztą także w tym programie mówiliśmy, o czym mówili nasi goście. Te pieniądze po prostu PiS zostawił z premedytacją w dyspozycji Unii Europejskiej, mimo że one są przeznaczone dla Polski. W tej chwili, kiedy padają głosy, różnie formułowane, ale przekaz jest jeden. W imię niepodległości, suwerenności stać nas na to, żeby tych pieniędzy nie wziąć. No to uważam, że ten strzał pod tytułem właśnie Donald Tusk nie bierze tych pieniędzy. Donald Tusk mówi o tym, PiS nie bierze tych pieniędzy. A te pieniądze, to żebyście sobie Państwo mogli wyobrazić, każdy kiedyś był na stadionie, to jest taki stadion palet z pieniędzmi. Jak rozumiem, na każdym powinno to zrobić wrażenie. Nie wiem, Radku, ile masz palet z euro tam gdzieś w drugim pokoju, ale ja mam mniej niż na tym spocie, no, bo nie mam Nie, ja nie o tym mówiska mówię. Ja nie o tym piłkarskiego. mówię. Ja nie mam zarzutu do spotu. Znaczy, trochę. A też są moje polityczne tam dywagacje wewnętrzne. Trochę smuci mnie ta mizeria opozycji, która powoduje, że Donald Tusk wychodzi na czoło.
A dlatego, że Donald Tusk jest bardzo wygodnym jednak obiektem do bicia. I gdyby opozycja była bardziej kreatywna, jeśli chodzi o ten antypolexitowy przekaz, to myślę, żeby było lepiej. A jeżeli Tusk, walcząc o pozycję lidera opozycji, a robi to bardzo rzetelnie, ale też bezwzględnie, oczywiście jak każdy, kto liczy i walczy o prymat swojej partii, ale obawiam się, że to może być. No, że to może szkodzić. Znaczy, ja nie mam tutaj zarzutu do Donalda Tuska, natomiast wolałbym, żeby ten obóz demokratyczny bardziej był proeuropejski, przynajmniej bardziej walczył z kłamstwem. O tej walce z kłamstwem będziemy jeszcze za chwilę mówić, bo dzisiaj się działy niesamowite rzeczy podczas konferencji posłów w Sejmie. Ale reasumując, Marcinie, mnie tylko martwi to, że dla wielu zwolenników PiS-u wszystko, jeśli chodzi o przekaz Donalda Tuska, skończy się tym, że będą mówić, że Donald Tusk idzie drogą Marty Lempart, strajku kobiet, czyli wiadomo jakiego hasła, i teraz wyzywa ludzi od idiotów. I tylko to jest dla mnie, patrząc tak publicystycznie, ryzykownym zabiegiem. Ale wiesz co, no jest to ryzykowne, ale to jest zawsze gra narracji. No, z tego, co zauważyłem, i ty zapewne też, tam nie było hasła, że wyborcy Tak, to PiS-u jest ważne. są idiotami. Tam było hasło dotyczące ewidentnie PiS-u jako polityków, PiS-u jako rządu. No to tu wiesz, no, proszę cię, Donald Tusk wyraził zdanie połowy społeczeństwa, które powinno dotrzeć do pozostałej części, a że pojawią się u braci Karnowskich histeryczne nagłówki pod tytułem Donald Tusk znów obraża Polaków, ten sługus Niemiec nazywa Polaków idiotami. To się pojawią. Tylko, że też, żebyśmy zachowali proporcje, obaj doskonale wiemy, że poza telewizją publiczną PiS, mimo wykładanych wielkich pieniędzy, nie ma medium zasięgowego. I to, co my dla Państwa czytamy gdzieś tam do rzeczy i sieci, to, proszę Państwa, czytają absolutni mega zwolennicy PiS-u i Radek Gruca i Marcin Celiński. I kropka. I to właśnie wszystkich czytelników, no i jeszcze paru dziennikarzy, powiedzmy, tak jak my, czyta to, ale ponadto nikt. Więc myślę, że takie spoty będą zdawać egzamin. Ja na chwilę off topic, jeśli pozwolisz, bo jest prośba od Robsonaka, żeby wspomnieć o liście do Tomasza Piątka. Nie wiem, czy ty wiesz, bo ja wiem, kto do Tomasza Piątka napisał list. Nie wiem, czy wiesz. Nie wiem. A No ty? do Tomasza Piątka napisał list Michał Dworczyk. Wspaniale, to wiem, jaki list, to wiem, Ja ten spodziewałem list już, się. proszę Państwa, widziałem. To wiem, wiem. Słucham? Znam każde słowo z tego listu w takim razie. No. No, ja ten list, proszę Państwa, widziałem. Ja go, sekundę, ja nie chcę Państwu przekłamać, ja go nawet gdzieś tu mam i nawet on nie jest długi, obiecuję, nie zajmie nam dużo czasu. Zaraz, aha, bo to jest. Bo pan Michał Dworczyk wysłał do Tomasza Piątka list pocztą polską. Tomek go dzisiaj odebrał. No to przeczytam. To nie jest bezpośrednio związane z naszym programem i Polexitem, ale myślę, że To jest wyjątkowa okazja. ciekawe. I historia jest wyjątkowa. Ja, Michał Dworczyk, niniejszym przepraszam pana, autora książki Macierewicz i jego tajemnice, za naruszenie pana dóbr osobistych w postaci godności oraz dobrego imienia poprzez rozpowszechnianie informacji, jakoby wspomniana książka zawierała same kłamstwa i pomówienia. Niniejsze oświadczenie składam na skutek przegranego procesu sądowego. Podpisano Michał Dworczyk. To taki list Tomek dostał. Dzisiaj odebrał.
z poczty od pana Michała Dworczyka. Pana Michała Dworczyka, którym my też tutaj czasami sobie rozmawiamy, człowieka bardzo popularnego, człowieka, który zresztą, jak wiadomo, jego korespondencja jest bardzo popularna, bo czytamy ją w poufnej rozmowie co milionowe chwila. Zasięgi, tak. Tak, i ta, to jest ważna korespondencja, więc jest też korespondencja z Tomkiem Piątkiem. Czy ten list będzie czytany? Nie będzie, zdaje się, czytany. Czytany tam. Ale na przyszłość na pewno Tomek się skusi też na taki, bo jest trochę, znaczy myślę, że teraz to wybije z głowy niektórym takim siepaczom, bo przypomnijmy, że ten list był efektem tego, że Michał Dworczyk jeszcze jako wiceminister obrony narodowej zaatakował Tomka Piątka, zaatakował książkę Tomka, która przecież no, jest absolutnym bestsellerem ostatnich lat. I cóż, no ja mogę tylko powiedzieć. dopowiem jako ciekawostkę, że to była rozstrzygnięcie mamy teraz, czyli czytamy ten list w lutym 2022 roku, rozstrzygnięcie było mniej więcej miesiąc temu, a to była jedna z pierwszych opinii obozu rządzącego o tej książce. Wygłoszona zresztą w Sejmie, ale to zupełnie inna sytuacja. No dobrze, ale wracamy do polexitu. Wracamy do polexitu. Jeszcze nasza kochana realizatorka Asiator sygnalizuje, że ma screen tego listu, więc myślę, że no, a to jak już masz screen, to wrzuć. Tak, żebyśmy się ogrzali w cieple tych przeprosin wszyscy. To jest przemiłe, autograf wielkiego, cieknącego Dworczyka. Wspaniała sprawa, drodzy Państwo. Ja mogę przy tej okazji pochwalić jednego redaktora, czyli mnie, bo to ja zadzwoniłem do Tomka i powiedziałem, Tomek, przecież ten proces jest wygrany. No i to tym chciałem powiedzieć. Jeśli się nie pochwalisz, to cię nie pochwalą. No. Tak, drodzy Państwo, to idźmy. Znaczy najpierw jeszcze bardzo chciałem podziękować i może poczytajmy kilka komentarzy, bo one są bardzo cenne i one, powiem szczerze, wpisują się w moje rozterki wewnętrzne na temat tego, jak my powinniśmy podchodzić w ogóle do pieniędzy unijnych. I zatrzymajmy się na sekundę na temat Donalda Tuska, dlatego że i tego jego wystąpienia. Dlatego, że Donald Tusk, to jest obowiązująca narracja polexitowej prasy, jest wskazywany jako ten, który ma być namiestnikiem, przypominam, poprzednią polexitową laureatkę Dorotę Mazurek, która to mówiła o tym, że tutaj chcą nam namiestnika Tuska postawić. I dlaczego o tym mówię i dlaczego dobrym momentem na dyskusję i na przeczytanie kilku komentarzy są te palety? Koncepcja PiSu, która na pewno będzie wiosną kwitła bardziej niż roślinki na wiosnę, jest taka, że Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, mając wsparcie w Komisji Europejskiej, we władzach Unii Europejskiej. I to wsparcie polega właśnie na tym, że on zatrzymuje realnie pieniądze z KPO i to on wstrzymuje te pieniądze po to, żeby zmusić rząd no do, powiedzmy, abdykacji, tak powiemy, do upadku. To jest element puczu i to jest narracja bardzo obowiązująca i to jest trochę też rozwinięcie myśli, którą wcześniej formułowałem, jeśli chodzi o Donalda Tuska. To jest bardzo spójne i coraz mocniejsze przesłanie, które PiS będzie miał dla swoich wyborców. No i dlatego chciałem też się zwrócić do Państwa i czytam tutaj kilka bardzo, bardzo takich korespondujących z moimi myślami komentarzy, bo na przykład Iza Kot, ja krótko i mówię, no nawet się nie nadaje w sumie do zacytowania, ale mówi, że ma w nosie polityczne bo kasa jest dla społeczeństwa, które mają dostać i wątpi suary od tego. No i właśnie to jest problem, drodzy Państwo, bo tak, obóz demokratyczny, szczególnie ten, powiedzmy, lepiej sytuowany, bym powiedział, często formułuje takie tezy,
żeby, tak jak powiedziała jedna z europarlamentarzystek, wziąć głodem tą władzę, tak? Czyli przytrzymać pieniądze unijne po to, żeby władza się zreflektowała, to jest wersja light, lub żeby upadła, to jest wersja hard. No i teraz pytanie jest zasadnicze i dylemat jest wielki. Ten dylemat warto, żebyśmy też zasygnalizowali. Dylemat urzędników unijnych. Rozmawialiśmy o tym wczoraj wieczorem, Marcinie, przypominam ci, jak się rozstawaliśmy, szykując program, że dylemat urzędników unijnych jest następujący. Czy jeżeli my zatrzymamy pieniądze i dalej będziemy je przetrzymywać, to nie będzie to tak naprawdę pretekstem do tego, żeby zrobić taki blitzkrieg polityczny i przegłosować polexit. I tego autentycznie niektórzy w Unii Europejskiej się boją. I dlatego będziemy też dzisiaj o tym rozmawiać. Dlatego też po stronie unijnej istnieje część ludzi, którzy będą skłonni na przykład uznać prezydencki projekt zmian dotyczących likwidacji Izby Dyscyplinarnej, który jest takim pudrowaniem trupa, to umówmy się, to nie ulega wątpliwości, że on nie usuwa najważniejszych zastrzeżeń, które ma Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TPC, w stosunku do tych reform sądowych. Niemniej jednak być może w Unii wygra taka logika, żeby nie konfrontować się i nie brać głodem właśnie po to, żeby się nie podłożyć i nie skłonić nieobliczalnego Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby wrzucił projekt pod głosowanie i razem z Konfederacją, bo przypomnijmy, że tutaj na Konfederację nie mógłby liczyć, przegłosować to i dopiero wtedy wprowadzić chaos. To jest dylemat, który naprawdę w Brukseli i w stolicach europejskich jest dyskutowany. No ale nie masz wrażenia ich, że to jest taki powiedziałbym, no stworzę taki neologizm, unijny chamberlainizm, że strach przed tym, że ktoś, kto jest nieobliczalny i agresywny, zrobi coś złego, jeżeli postawimy temu opór, jest w sumie strachem prowadzącym do bardzo złych decyzji. W ten sposób Unia często zachowuje się wobec Rosji putinowskiej, tak? No, że lepiej tego Putina tam nie denerwować, bo on weźmie i zrobi jakąś krzywdę. Moim zdaniem tę politykę Unia przećwiczyła na Orbanie. To też było, no nie, no trzeba go jakoś stolerować. W tej chwili mówisz o głosach, które są za tym, żeby tak naprawdę przymknąć oczy i uznać, że ten prezydencki projekt cokolwiek załatwia. No, obaj wiemy, że nie załatwia. Obaj wiemy, że w żaden sposób nie tylko nie naprawia zniszczonego systemu wymiaru sprawiedliwości, ale nawet nie hamuje jego zmian. No, oczywiście tych zmian na gorsze. Oczywiście środowisko Ziobry mówi, że to strasznie im przeszkodzi, ale obaj wiemy, że to nieprawda. W niczym to nie przeszkadza, nie przeszkodzi. Oni dalej będą psuć sądownictwo, czyli ten podstawowy element praworządności. Unia nie podchwytuje myśli, o której tutaj przypomniał pan Grzegorz Dalewski w komentarzu na Facebooku, bo przecież taki pomysł już na jesieni się pojawił, że można by było te środki przelewać do Polski za pośrednictwem samorządów, za pośrednictwem NGO-sów i ustanowić tutaj operatorów tych środków pozarządowych. To oczywiście łamałoby zapisy akcesyjne, no ale tutaj mamy do czynienia tak czy inaczej z sytuacjami, w którym rządzą precedensy, a nie prawo, bo prawo nie przewidziało określonych sytuacji i przecież także pomoc przedsiębiorcom mogłyby realizować samorządy, dokąd jeszcze oczywiście istnieją. Samorządy mają osobowość prawną i mają samodzielność działania.
Marcin, właśnie tu mamy bardzo ciekawą dyskusję na forum i też dotykasz clou tak naprawdę, bo też pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy. Te samorządy są na celowniku PiS-u ewidentnie i ten celownik szczególnie wyraźnie widać po tym, jak zaczyna już funkcjonować Polski Ład, bo Polski Ład przy całym chaosie podatkowym ma jedną podstawową cechę. Odbiera znacząco fundusze samorządom z podatku dochodowego. I to jest jeden z elementów planu centralizacji, ale też eliminacji opozycji, bo nie bójmy się tego powiedzieć. I teraz Oktawia Ruda-Walęciak nam tutaj napisała krótko i warto przytoczyć, jak dadzą kasę PiS-owi, to po nas. I dlaczego? I ja bym rozwinął tę myśl. Ta myśl to tak naprawdę jak doświadczenie ostatnich lat. Pieniądze, które PiS miał dzięki koniunkturze gospodarczej, która się kończy, no po prostu zostały przepalone w piecu. Ja nie mówię tutaj nawet o 500+, bo ja jestem zwolennikiem 500+, jestem absolutnym przeciwnikiem tego, że my go rozrzucamy. Ja bym chciał, żeby 500+ albo 1000+ trafiał do tych potrzebujących, a nie wszędzie, bo tak nam jest łatwiej. To jest primo. A sekundo, drodzy Państwo, to kwestia tego, że popatrzmy, mamy teraz plakaty, o których będziemy mówić. Już w zeszłym tygodniu zwracaliśmy na to uwagę z Marcinem, jeśli chodzi o tą taką kampanię, że 60% kosztów energii to jest wina Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej. Zaraz sobie przypomnę, bo nie chcę przekręcać, bo tak naprawdę to w ludziach jest jeden przekaz. Ale drodzy Państwo, kto wydał 2 miliardy na budowę Ostrołęki 2, elektrowni, która teraz jest spektakularnym obrazkiem ruiny, jaką tworzy ta ruina? 400 milionów kosztuje wyburzenie i likwidacja tego, co za 2 miliardy wybudowano. Nie, to jest katastrofa. Znaczy, ja jestem taki dość emocjonalny i to mnie po prostu fizycznie boli coś takiego. A z drugiej, no i ja powiem szczerze, nie mam gotowej tutaj odpowiedzi. Czekam na te pieniądze unijne, liczę na to, że one nie posłużą tylko. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby te pieniądze nie posłużyły na dalsze po prostu wykwity jakichś marzeń o wielkości narodu polskiego i jakichś leczenia kompleksów wielu ludzi, którzy dzięki temu, że zobaczą, że my mamy dwa jakieś wielkie bloki zbudowane, które potem trzeba znowu burzyć, będą się czuli, że tutaj nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. No krótko i na ten, tak? No ale wiesz, to ja myślę, że to jest bardziej złożone też, żeby tego tak nie upraszczać, bo oni już nawet rezygnują z tej retoryki ultrapatriotycznej, oni już coraz częściej milczą, tak po prostu, a to cały czas chodzi o to, żeby jeszcze do sakiewek właściwych ludzi trafiły właściwe pieniądze. No ale dzisiaj mieliśmy ciekawy incydent z tą energią elektryczną. Otóż państwo z PiS próbowali wytłumaczyć na konferencji prasowej, jak to jest. No i co z tego A to w wyszło, ogóle z tego to jest tłumaczenia? piękna historia, drodzy Państwo. Historia jest taka. Trzech posłów, ale będę złośliwy, a mogę, co mi tam. Trzech posłów, pan Rafał Bochenek, pan Jan Kanthak i pan Milewski, którego imienia, przepraszam, nie pamiętam. Znany poseł. Znany Nawet poseł. Radek nie pamięta imienia. Nie jest posłem, ale to jest polityk PiS-u, taki rdzenny, był niedawno jeszcze radnym. Przepraszam pana Milewskiego, znam bardzo wielu miłych ludzi o tym nazwisku i mogłem, nie chcę przekręcać jego imienia, a poseł Milewski jest jeden z tego, co pamiętam. Krótko i na temat, drodzy państwo, wystąpili po to, żeby, drodzy państwo, żeby prostować sprostowanie, które poczyniła Unia Europejska za pośrednictwem między innymi konta na Twitterze, drodzy Państwo. Chodzi o tą znaną kampanię, w której za nasze pieniądze, bo to są pieniądze spółek Skarbu Państwa w przeważającej większości. Nie,
Tam są same spółki Skarbu Państwa w elektrowniach No. polskich. No tak, no. No. Więc o co chodzi? Przypominam Państwu i zachęcam też do obejrzenia poprzedniego odcinka, tych, którzy jeszcze mają tutaj zaległości, jeśli chodzi o bez wyjścia. Mówiliśmy o tym, że spółki Skarbu Państwa za nasze pieniądze, jeszcze raz powtórzę, robią kampanię. Jeszcze wtedy ona była dość skromna, bo ona szła w internecie. Teraz to już są wielkie, wielkopowierzchniowe. Nie, no dzisiaj jechałem przez Warszawę, jadąc z Pragi południe na Ursynów, widziałem kilkanaście billboardów. Tak, no właśnie. I naprawdę ja nie muszę Państwa przekonywać, że mamy ważniejsze potrzeby niż takie billboardy. I nie muszę nikomu tłumaczyć, że jest to czysta polityka za nasze pieniądze, Ale których to wcale nam nie może spieszy. zanim dojdziemy do tej konferencji, to ja Państwu przypomnę. Tydzień temu pokazywaliśmy zdjęcie billboardu. Billboard jest z taką stylizowaną żarówką i z opisu wynika, że 60% ceny energii elektrycznej to są opłaty klimatyczne. Na tej żarówce tam jest napisane 60% ceny UE. Tak to się nazywa. Unia Europejska załatwia wam 60% ceny. Zanim Unia Europejska, między innymi na Twitterze, zdementowała tę wiadomość, że to nieprawda, no, dostaliśmy informację, którą zaraz potem zresztą, którą przygotowało Forum Energii, czyli portal. A właśnie, to mamy, proszę Państwa, tę żarówkę. Zobaczcie. Przez lata przy ulicach stały takie tablice finansowane przez Unię Europejską. To teraz stoją billboardy. 60% ceny prądu to jest Unia Europejska. Gwiazdeczki, niebiesko, wszystko wiadomo, tak? Natomiast Forum Energii, czyli medium specjalistyczne, policzyło, ile to jest naprawdę. Na podstawie dostępnych źródeł, i tu pokażemy Państwu, jaki billboard powinien wisieć przy polskich drogach. Asiu, wrzuć go. Proszę Państwa, ten czerwony pasek, który Państwo widzicie, to są opłaty, które podobno stanowią 60% ceny. Tu jest akurat zestawienie kosztów energii z 2021 roku, kosztów energii z 2022 roku bez tak zwanej tarczy inflacyjnej, czyli bez podniżki, po obniżki VAT-u i akcyzy. No i ostatni słupek to jest ten koszt po obniżce VAT-u i akcyzy. Jak Państwo popatrzycie na te paski, i oczywiście każdy z Państwa może to sobie powiększyć i zobaczyć dokładnie, to te opłaty związane, przepraszam, to jest... Marcinie, jakbyś mógł przeczytać te paski, gdybym Cię mógł prosić... Tak, 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 właśnie ja muszę, przepraszam, bo to... No, trzeba im to opowiedzieć. To już, proszę Państwa, ja z kolei muszę sobie powiększyć. Niech Marcin powiększy sobie, a ja jeszcze zajmę. Żeby widzieć. To, tak. Czekaj, ja już jestem gotów. Pasek ten najniższy to jest koszt energii elektrycznej bez CO2. Ten pasek wyższy, czyli taki jaśniejszy, morski jaśniejszy, koszt CO2. Kolejny szary to jest koszt dystrybucji i to jest chyba największy koszt niezależnie od roku. Pasek czerwony to są opłaty mocowa, OZE, kogeneracyjna, przejściowa, a zielone to są podatki VAT i akcyza. Więc jak Państwo zobaczycie, rok do roku niewiele tu się w strukturze ceny zmieniło. Niewiele się w samej strukturze ceny, w proporcjach czynników pomiędzy sobą związanych. Faktycznie poszły te ceny w górę ze względu na wzrost wszystkich tych czynników, a nie jednego. A prawda jest taka, że proszę Państwa, to dlaczego nam ceny energii idą w górę, to idą w górę przede wszystkim dlatego, że miliardy złotych, które były z opłat
emisyjnych one są od 2005 czy 2006 roku, już nie pamiętam, pobierane. Te miliardy, które stały się duże, bo ta opłata rosła w ostatnich latach, zostały wydane. No, nikt z nas do końca nie wie na co. Ja się spotkałem z takim opisem, że można udowodnić, że miliard złotych z tych środków został wydany na transformację energetyczną. I nie da się udowodnić, że więcej. Radku, pamiętasz, ile tych miliardów było? Przyznaję, 20 w ubiegłym roku? Ponad że 20. nie pamiętam dokładnie, ale sprawdzę i zaraz wam po przerwie jeszcze powiem. No. Więc proszę Państwa, mamy przestarzałą infrastrukturę energetyczną. I to akurat nie jest wina samego PiS-u, to też uczciwie trzeba powiedzieć, to jest wina zaniedbań przez długie, długie lata. Ale fakt jest faktem, że dopiero przy PiS-ie pojawiły się wielkie, naprawdę wielkie pieniądze na transformację energetyczną i na modernizację całego tego sektora. Nie zrobiono nic. Wypakowano ciężkie pieniądze w Ostrołękę, w bloki węglowe, czyli bloki, które w ogóle idą w poprzek polityce klimatycznej. Wypakowano pieniądze w modernizację innych. O, pani Aneta podpowiada sobie. Razem było 60 miliardów, ale chyba w ubiegłym roku 20 z tego. Tak. Jeśli dobrze pamiętam. Więc wywalono te pieniądze w błoto, a jeszcze sobie dopowiedzmy, proszę Państwa, że to nie jest cała cena, którą my płacimy za energię elektryczną, bo my płacimy ciężkie pieniądze za energię elektryczną, dotując górnictwo. Dotując Dokładnie. górnictwa węgla brunatnego i dotując górnictwo węgla kamiennego. To też jest, proszę Państwa, koszt energii, poza tym, że on nie jest ujęty w naszym rachunku, ale jest ujęty w naszych podatkach. I teraz, jeżeli rząd, który, jak ktoś z Państwa tu ładnie napisał, zaorał energetykę wiatrową, tak, zaorał. I to było działanie mające na celu wykluczenie zachodniej konkurencji. Który zaorał fotowoltaikę. Ja byłem zdziwiony w 2015 roku, bo to był jeden z pierwszych projektów, który PiS procedował po przejęciu władzy. To było pogorszenie sytuacji prosumentów, czyli zniesienie skutków ustawy prosumenckiej, która została przyjęta pod koniec kadencji rządu Ewy Kopacz. Jakby to było najważniejsze dla nich, tak? Skasować No fotowoltaikę, nie, utrudnić. jeszcze jedna rzecz, bo tutaj nasi wierni widzowie doskonale połączą kropki. Mogę Państwu powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że zaoranie energetyki wiatrowej służyło tylko jednemu celowi i było tylko przez jedną grupę moderowane, bo była cała operacja blokowania i wmawiania ludziom, między innymi, że przez energetykę wiatrową można dostać raka albo AIDS. Ja widziałem takie ulotki, drodzy Państwo, i te ulotki niestety drukowała grupa ludzi, która była związana z Tadeuszem Rydzykiem i jego medium. A dlaczego? No ja powiem Państwu, co usłyszałem od tych ludzi, którzy myśleli, że ja jestem ich zwolennikiem, bo to był rodzaj prowokacji dziennikarskiej z mojej strony. Pracowałem nad takim dużym materiałem. Ja usłyszałem, że chodzi o to, żebyśmy nie dawali Niemcom zarobić, bo to firmy niemieckie między innymi stawiały te wiatraki, ale nie tylko niemieckie, to żebyśmy mieli jasność. I ja usłyszałem od tych, którzy wszystkimi możliwymi metodami próbowali zablokować energetykę wiatrową, że chodzi o to, że Niemcy nam stare swoje śmigła tutaj montują, przez które możesz dostać niemal AIDS. Naprawdę tak, ja widziałem te ulotki, drodzy Państwo. To często powtarzam naprawdę, bo mi się samemu nie chce wierzyć. Ale krótko i na temat, wtedy taki dyrektor Tadeusz Rydzyk wmawiał swoim zwolennikom, że oto mamy geotermię w Toruniu, no, która nam po prostu wszystkim da ciepło w domach. To jest mniej więcej tego typu wmawianie ludziom wierzącym, Ale nawiasem, jak wiesz, mówił cudami. prawdę, bo do tej geotermii, jak tylko ją jeszcze trochę podgrzejesz źródłami Tak. konwencjonalnymi, to ona nawet jest ciepła. No, ta geotermia Tadeusza Rydzyka okazała się być znakomitą pod warunkiem, że jeszcze ją zasilimy
z elektrociepłowni dodatkowo i podgrzejemy. Ale wiesz, no, tutaj też nie ma co mówić, proszę Państwa, za kolejny koszt, który poniesiemy za rozwalenie energetyki wiatrowej, to będą najprawdopodobniej kary arbitrażowe związane z tym, że firmy, które tu zainwestowały, a między innymi zainwestował koncern BMW, który ma swoje skrzydło nowych technologii energetycznych, został stąd, umowy z nimi zostały wypowiedziane z dnia na dzień i bez podstaw. Podpowiem tylko, że wypowiadającym umowy był niejaki Daniel Obajtek. Już żeby tak domknąć ten układ, jeżeli Państwo nie wierzą, że on jest domknięty, jest domknięty. Radku, to co, może zrobimy chwilę oddechu Tak, i w tej wrócimy chwili z opowieścią o tej konferencji. To jest niesamowita i historia. wrócimy z konferencją, dzisiejszą konferencją PiS na temat cen energii elektrycznej. Bye.
Nie. Tak jest. Dzięki wielkie. Mam dobrą wiadomość. Drodzy Państwo, nasz gość Michał Kamiński zadzwonił, że połączy się z nami za jakieś pół godziny. I wtedy porozmawiamy sobie między innymi o budowie frakcji. I chciałem trochę pochłostać Michała Kamińskiego. I trochę to zrobię, ponieważ no, Michał Kamiński był tym, który powołał do życia frakcję Europejskich Demokratów. I trochę nam o tym opowie, jak to dziecko się jego przepoczwarzyło w konia trojańskiego. No, myślę, że warto. Wiecie, jak to jest przypowieścią o synu marnotrawnym. Ja naprawdę miałem ostre boje z Kamińskim. To już tutaj może wątków kościelnych tak bardzo nam nie wprowadzaj. Wróćmy do wątku energetycznego i konferencji prasowej, bo dochodzimy do niej jak Kaczyński do prawdy. Jedziemy krótko i na temat. Drodzy Państwo, Daniel Milewski był tam poseł i był też tam poseł Rafał Bochenek. I ja muszę teraz przypomnieć, że Rafał Bochenek był znany już wcześniej szerokiej publiczności, ale zgoła w innej roli, bo był pogodynkiem. To jest ten pan, który opowiadał nam o pogodzie i no, te kompetencje oczywiście miał, a teraz opowiada o polityce klimatycznej i już tu z kompetencjami jest dużo gorzej. No i drodzy Państwo, trzech muszkieterów wystąpiło w Sejmie. No i zaczęła się transmisja w TVN-ie, w Polsacie News i w TVP. No ale w TVN24 pewnie uznano, że już dość tych bzdur i herezji i przerwano konferencję. Dokładnie przerwano wtedy, kiedy Rafał Bochenek powiedział, że na przestrzeni ostatnich lat ceny certyfikatów drastycznie wzrosły. Jeszcze kilka lat temu cena jednego certyfikatu za tonę emisji wynosiła kilka euro. Dzisiaj te ceny poszybowały do 100 euro za tonę emisji. To bezpośrednio przekłada się na koszty energii elektrycznej. Naprawdę, ja bym bronił tej decyzji. W każdym razie wtedy zdjęto konferencję i prowadzący w studiu Robert Canterite powiedział, że politycy mówią o tym, co wywiesili na plakatach, gdzie pokazano, że 60% kosztów energii elektrycznej to koszty narzucone przez Unię Europejską. Dodał, że według specjalistów te proporcje są nieprawdziwe i w rzeczywistości wynoszą 23%. No i zaczęła się totalna burza, drodzy Państwo, bo okazało się, zupełnie bez związku z tym, że jest właśnie awantura o to, że wciąż nie przyznano koncesji TVN7, zupełnie bez związku, drodzy Państwo, wyszła pani Anita Czerwińska, rzeczniczka PiS-u i poinformowała, że TVN24 cenzuruje przekaz, przekłamuje, wkłada w usta polityków PiS słowa, których nie wypowiedzieli i ona to zgłasza do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako skargę, że to jest skandal, że reglamentuje się dostęp do informacji widzom TVN24 i tak dalej, i tak dalej. I robi się z tego wielka awantura. TVP Info już live Miłosza Kółeczka nam przygotowuje. Wiadomo, jak wyglądała ta konferencja w TVP Info, bo ta konferencja w TVP Info trwa non-stop kolor, 24 godziny na dobę, łącznie z TVP World, kiedy w nocy go oglądam. Tam też są tego typu historie. A to ty jesteś jednym z tych trzech, co oglądają tę telewizję. 16, 3 to jest wtedy, kiedy redakcja sobie już idzie. Bo nam kolega ostatnio opowiadał, że to właśnie że to w ogóle jest super wypasiony projekt, mega dużo pieniędzy i kunsztu i pracy włożone, tylko nikt tego nie ogląda. I na YouTubie na żywo oglądało to 6 do 13 osób. Spójrzmy, u nas mamy chyba 10 razy tyle, nawet dzisiaj, więc a nie mamy tego pieniędzy, byśmy A trochę mniej mieli. pieniędzy wyłożyliśmy. Wyłożyliście państwo tak naprawdę. Dokładnie za to dziękujemy i było warto, i jest warto, i będzie jeszcze bardziej warto. No dobrze, ale wiesz co, bo to był zresztą przedmiot dyskusji
od dawna nie było w Polsce zwyczaju przerywania wypowiedzi. Najgorsze głupoty można było pleść do tego sitka, jeśli się było jakimś politykiem, i nikt takich wypowiedzi nie przerywał. Niektórzy, lepiej przygotowani redaktorzy, próbowali kontrować, ale też normą było to, że nie było żadnej kontry. Może każdą głupotę mógł taki kantak powiedzieć i tam siedział jakiś redaktor bądź pani redaktor i kiwali głową. To się zaczęło przecież od Donalda Trumpa i od tego, jak jego wypowiedzi na temat fałszowania wyborów amerykańskie stacje po prostu dosyć solidarnie przerwały, zdjęły z anteny i przerwały transmisję. Pamiętam wtedy wielką burzę w polskich social mediach i pamiętam, jak sam pozwoliłem sobie na pewną złośliwość, ponieważ wszyscy ci dziennikarze mainstreamu opozycyjnego, którzy tak chwalili decyzję o tym, że zdejmuje się Trumpa, kiedy on plecie głupoty, następnego dnia, ja już nie pamiętam, chyba Morawiecki miał wystąpienie absolutnie kłamliwe i oczywiście nikt wtedy nie wpadł na pomysł, żeby mu przerwać na przykład, skoro kłamie. Nawet to dosyć złośliwie komentowałem, ale chyba coś się zmieniło. Chyba coś się zmieniło, skoro reagujemy na te kłamstwa i reaguje także prowadzący, podając prawdziwe dane. No, Tak. I to dane. jest. No i Marcin, ja bym cię chciał prosić, bo wiem, że ty masz to przemyślane i kiedyś pięknie się pokłóciliśmy o to, nie pokłóciliśmy się, przekonaliśmy po prostu, bo pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, jak Bąkiewicz zagłuszał panią, naszą powstańczynię warszawską. Pamiętasz, po tym, jak był wiec Tak. na Placu Zamkowym. I pamiętam, jaki byś, no. Stanowczy w ocenianiu tych, którzy uważali czy przekonywali, że przecież nie możemy cenzurować Roberta Bąkiewicza, pluralizm i tak dalej, i tak dalej. I ty mi powiedziałeś wtedy bardzo krótki wykład o tym, dlaczego jest różnica między cenzurowaniem a zasadą no platform. Jakbyś mógł jeszcze ten wykład powtórzyć Nie, bez ale to wiesz, cegla ewentualnie. to wiesz, no bo to wykład raz wygłoszony już zapadł. Nie, ale proszę Państwa, no, to jest coś, zresztą też nie ukrywajmy, to jest jeden z powodów, dla którego spotykamy się w Resecie Obywatelskim. Jest kompletnym fałszem opowiadanie sobie, że wolność słowa polega na wolności opowiadania bzdur. Jest kompletnym nieporozumieniem, jeżeli w takim Polsacie sadza się profesora medycyny, a naprzeciwko niego jakiegoś większego czy mniejszego celebrytę antyszczepionkowego i mówi się, że właśnie utrzymujemy wolność słowa i dajemy możliwość wyrażania opinii obu stronom. Nie, bo tu nie ma obu stron. Z jednej strony jest człowiek nauki, a z drugiej strony jest jakiś wykręt. I jeżeli to są zupełnie fałszywe proporcje i zupełnie fałszywą proporcją zastosowaniem fałszywej proporcji było na przykład to, że pokazujemy pana Bąkiewicza, który przecież nie przyszedł powiedzieć nam nic mądrego, nie przyszedł powiedzieć nam nic prawdziwego, tylko przyszedł obrazić powstankę warszawską, bo to było jedyne. I ja uważam, że obowiązkiem dziennikarza jest zahamowanie tego, który chce obrazić. To jakby jedna rzecz, ale to najlżejsza wbrew pozorom, ale obowiązkiem dziennikarza jest wyhamowanie tego, który chce państwa odbiorców okłamać. Bo Oczywiście. prawda, proszę państwa, jest kategorią obiektywną. I ja się czasami potrafię żachnąć albo nawet powiedzieć grube słowa, jak ktoś mówi o fake newsach i co to jest fake news? No to jest kłamstwo, no to jest normalne, ordynarne kłamstwo. I jeżeli dziennikarz ma nie być tylko i wyłącznie stojakiem na mikrofon albo elementem scenografii studia,
Bo oczywiście takich dziennikarzy jest mnóstwo. Jeżeli dziennikarz nie jest elementem z scenografii studia, no to przepraszam, przerywa, odbiera głos komuś nie po to, żeby tłumić wolność wypowiedzi, bo to nie ma nic wspólnego, tylko po to, żeby nie pozwalać mu okłamywać państwa, czyli odbiorców. No jeżeli słyszę kłamstwo, to przerywam i reaguję, bo co też, o czym też się zapomina w tym świecie dziennikarskim. Proszę państwa, to co my robimy, to nie jest moja rozmowa z Radkiem. To nie jest nasza rozmowa z jakimś gościem. Tylko to jest materiał dla was. I ten materiał ma być wartościowy i merytoryczny. I jeżeli ktoś nam tu zacznie opowiadać kocopały, to w tym momencie my nie wykonujemy swojej misji. Czyli nie wykonujemy przekazywania państwu rzetelnych informacji i opinii, które są oparte o kompetencje, znajomość faktów. Mieliśmy ostatnio taką rozmowę, Radek też w niej uczestniczył, kiedy ktoś nam podpowiadał, jak się robi dobre medium. No i podpowiadał nam tak, a spróbujcie pogadać z tym celebrytą, z tamtym celebrytą, on by wam może dał jakieś wstawki na taki czy inny temat. A na pytania, czy ten celebryta coś na ten temat wie, poza tym, że ma ochotę się wypowiedzieć, już nie było wypowiedzi. Więc tu, proszę państwa, nie mylmy pojęć. To w tej chwili jesteśmy zakrzyczani przez tą prawicową mniejszość, która domaga się wolności opowiadania głupot i wolności kłamania. A nie ma nigdzie, ani w naszej konstytucji, ani w dorobku naszym cywilizacyjnym, prawa do kłamstwa. Nie, nikt nie ma prawa do kłamstwa, a na pewno nie ma prawa do kłamstwa polityk wobec opinii publicznej. No, dziękuję Ci za ten wykład. Bo No, ja po prostu. kazałeś, to proszę bardzo, no. Nie, i super. Ja dziękuję Ci. Uważam, że to jest jeden z lepszych wykładów na ten temat, jaki możecie usłyszeć, ale lepszego ja nie słyszałem, więc tylko tak, żeby Marcinowi sodówka nie trafiła. Bardzo mi przyjemnie, no. No dobrze. Krótko i na temat jeszcze w ramach podlizywania się redaktorowi naczelnemu. Chcę też rozwinąć jego myśl a propos dotowania węgla, bo jest bardzo ciekawy artykuł zwracający uwagę na element polexitowy. Cieszę się, że już teraz polexit nie jest traktowany jako jakaś mrzonka, tylko mówi się o tym bardzo poważnie. I oto na spidersweb.pl przeczytałem bardzo ciekawy artykuł pana Michała Tabaki, który napisał artykuł: Nowa agencja rządowa może być jedną z przyczyn polexitu, to będzie węglowa studnia bez dna. I tutaj właśnie pan autor Tabaka napisał, że rząd nie reaguje na ostrzeżenia ekonomistów, że rachunki za prąd jeszcze mocniej wzrosną i nie słucha też oczywiście aktywistów klimatycznych, tylko konsekwentnie realizuje swój pomysł na konsolidację aktywów węglowych. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, NABE, wiadomo, narodowe to w ogóle. Ma przeprowadzić swoje porządki do końca 2022 roku. I oto okazuje się, że rzecznik ministerstwa, Karol Manys, Ministerstwa Aktywów Państwowych, czyli Jacek Sasin, czyli faktyczny premier, o czym kiedy indziej, poinformował, że Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął dokument rządowy Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce, wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa. Teraz będzie się nim zajmować Komitet Stały Rady Ministrów. No i naprawdę, co tutaj dużo mówić? No Marcin, chyba nawet o tym nie wiedziałeś i masz kolejny przykład. I tutaj też zacytuję argumenty. Utworzenie NABE może utrwalić pozycję Polski jako kraju uzależnionego od węgla i ponoszącego coraz wyższe koszty reputacyjne i finansowe. I tutaj powołuje się też na szefa organizacji Wise Europa. Przekonuje ten szef, że w skrajnej sytuacji NABE może być jedną z przyczyn polexitu. Myślę, że pana Bukowskiego, który jest właśnie szefem Wise Europe, będziemy musieli zaprosić, żeby nam o tym opowiedział, bo myślę, że warto. Jest to trochę A skomplikowane, wiesz a co, tak nasunęła mi się taka myśl i propozycja, że
W sumie moglibyśmy poświęcić któryś program rozmowie, bo tak mówimy o kolejnych powodach polexitu, różnych, od prawnych przez gospodarcze, przez finansowe. Może spróbujemy zrobić taki program, w którym się zastanowimy, spróbujemy na zimno zanalizować, który powód polexitowy PiS będzie chciał wykorzystać do polexitu. Spróbowalibyśmy zdiagnozować, który z tych przeróżnych, z tej masy już polexitowych poczynań PiS postawi na pierwszym miejscu. Ja tak na szybko to myślę, że jednak będą iść w tę energetykę, ale pogadałbym na ten temat. No, uważam, że bardzo warto. I też w ogóle chciałem, też miałem pomysł, myślę, że warto by było pomyśleć nad jakimiś sondami, które by rzeczywiście angażowały dyskusję państwa, ponieważ na przykład ten problem, czy Polska powinna, czy Unia Europejska, czy Komisja Europejska powinna blokować fundusze do momentu rozwiązania, realnego rozwiązania problemu sądownictwa na przykład, czy też innych, jeżeli będą, daj Boże, żeby nie były, ale w kolejce już są kolejne, bo to powinna być dyskusja, która no, przede wszystkim jej celem, niezależnie od tego, do jakich konkluzji ostatecznych się dojdzie, powinno być uświadomienie ludziom, że polexit jest realny i że to jest prawdziwa stawka dzisiejszego życia politycznego w Polsce. Najważniejsza rzecz, o którą powinniśmy dbać, szczególnie jako społeczeństwo, które ponad 80% ostatnio było euroentuzjastów w ostatnich sondażach. Powinniśmy o to dbać. No i myślę, że na studiach, być może za późno nas, żeby to uruchomić na studiach politologicznych, ale ostatni moment, żeby nad tym się zaczęły zastanawiać kręgi opozycyjne, to jest dokładne przestudiowanie Brexitu, bo można zauważyć, że w Polsce mało co jest oryginalne i powtarza się schematy albo ze Stanów, albo właśnie z Anglii. I nie masz wrażenia, że ta propaganda polexitowa coraz bardziej zaczyna ogniskować się wokół hasła, które skądś znamy, take control. No to jest dokładnie to. To jest dokładnie to. Znaczy, bo my poprzednie. No tak, no, jest teraz straszenie suwerennością, ale no, chyba jesteś prorokiem. Myślę, że to w tą stronę będzie szło. Tym bardziej, że. Znaczy, bo to jest trochę tak. Nadmuchaliśmy. Nie. Propaganda nadmuchała zakompleksione, podupadłe ego części wyborców, którzy mieli poczucie, że za ich życiowe niepowodzenia, smutki, niedostatki odpowiada ktoś inny. Pokazano mu, że ten ktoś inny to Niemcy, Unia Niemcy, to się tak miesza. I teraz wmawia się nam, że my możemy sami sobie poradzić ze wszystkim, że my nie potrzebujemy żadnej tam Brukseli, bo przecież. O, zaraz będziemy mówić o Adamie Bielanie, jego pomyśle, że przecież niekoniecznie musimy być w Funduszu Odbudowy. Nie potrzebujemy Brukseli, bo ona nie daje czołgów, na przykład, bo czołgi nam dadzą Amerykanie. Nie potrzebujemy brukselskich pieniędzy, bo możemy wziąć od Chińczyków. I w ogóle gubi się tutaj racjonalny osąd i racjonalna ocena sytuacji. O, przepraszam, tu ci wejdę, bo ja przeczytałem racjonalny osąd Wojciecha Biedronia, tygodnik sieci i portal w polityce, i to już poszło Radku dalej. To nie jest kwestia tego, że mówimy, że nam Bruksela czołgów nie daje. My mówimy dużo więcej, bo pan Biedroń pisze. Przypominam, że chodzi o Wojciecha Biedronia, czyli publicystę prawicowego. Zresztą państwo, Też byłeś wielu, ale tak. jeśli państwo oglądają TVP, to on jest tam częstym gościem. No i on pisze na temat Turowa.
Komisji Europejskiej nie interesuje, że przedmiot sporu między Polską a Czechami zniknął. Jak wiemy, nie jest to prawda. Została zawarta ugoda, przez 5 lat ma być realizowana pod nadzorem TSUE, ale zdaniem pana Biedronia zniknął. No i tu nam wyjaśnia rzeczywistość. To jasne, że nie chodziło o wody gruntowe w jakiejś czeskiej wiosce, ale o to, żeby rozpocząć plan rozmontowania polskiego przemysłu energetycznego. Ta sprawa ma drugie dno. No i tutaj pan Biedroń nawiązuje do projektu prezydenckiego dotyczącego Izby Dyscyplinarnej i rozwiązania, pisząc, że to wielki błąd. No i mówi, że pan prezydent spotkał się przecież z Ursulą von der Leyen, której przedstawił ten swój plan. Minęła doba i chyba wszyscy przekonaliśmy się, znowu cytuję pana Biedronia, że układy z brukselskimi biurokratami niemal zawsze kończą się zdradą i wbiciem noża w plecy. Tak to jest, gdy negocjuje się w jaskini zbójców. Zatem tu nie masz kwestii, że my mamy za mało korzyści z Unii Europejskiej. Tu masz kwestię, że to są zbójcy, którzy cię zdradzają i wbijają nóż w plecy, a chodzi cały czas o kwestie praworządności. No i Komisja Europejska odsłoniła karty. Wie, że Polska zaczyna się chwiać, że trudna sytuacja gospodarcza, głównie za sprawą krótkowzrocznej polityki energetycznej Berlina i Brukseli, rozbujała rządową łódkę. To żebyście też Państwo wiedzieli, dlaczego PiS-owi spada, bo Bruksela z Berlinem bujają łódką, a tam przecież dzielny sternik Jarosław Kaczyński prowadził ją dobrze. Tej łódce potrzebny jest spokój i stabilizacja. No i sentencja: Bruksela może poczuć polskie weto szybciej, niż jej się to dzisiaj wydaje. Radku, my nie mamy już narracji, w której byłoby powiedziane, że czołgi dostaniemy tu, że coś dostaniemy tam, a pieniądze od Chińczyków, a coś tam nie. My mamy narrację, że nasi wrogowie z Berlina i Brukseli zdradzają nas i wbijają nóż w plecy. To jest już kolejny krok, to jest zupełnie inna sytuacja emocjonalna. Tak, to znaczy jakbyś cofnął się do tego zdania sprzed tą łódkę, gdzie to jest fascynujące, bo gdyby dokonać tak zwanego fact-checkingu tego zdania, to tam nawet był taki pierwiastek prawdy, że coś takiego, już nie pamiętam, że PiS się chwieje teraz, że Unia tak, zaczęła... Tak, tak. Rozbujała rządową łódkę. Niestety. Ale wiesz co, dobrze skonstruowane kłamstwo, i oni o tym dobrze wiedzą, a dobrze skonstruowane kłamstwo, nie wiem, czy to powiedział Goebbels, ale Goebbelsowi się to przypisuje, że dobrze skonstruowane kłamstwo musi zawierać w sobie co najmniej 10% prawdy, wtedy staje się wiarygodne. Bo podnosisz te 10%. No i zgadza się, łódka jest rozbujana. A że rozbujał ją sternik i ci wioślarze, z których każdy w tej chwili wiosłuje w inną stronę, a nie Berlin, Bruksela i na pewno nie krótkowzroczna polityka energetyczna, no to już jest zupełnie inna sprawa. Ale buja się łódka? No wszyscy widzimy, że się buja. Tak. Drodzy Państwo, ja postanowię, znaczy zarządzam dyscyplinę, drogi Marcinie, ponieważ gość ma się pojawić za jakieś 15 minut max, a musimy koniecznie omówić jeszcze rzeczy, o których też będziemy rozmawiać, bo wybór polexitowca będzie chyba formalnością. Tym bardziej, że nawet cieszę się bardzo i bardzo wszystkim dziękuję Państwu za głosy na czacie, bo ja widzę, że Wy doskonale rozumiecie i Wy jesteście naprawdę tym ziarnem dla mnie, z którego plony pójdą dalej, bo dzięki, mam nadzieję, że także dzięki naszej pracy zyskujecie argumenty w dyskusjach, a te dyskusje będą coraz częstsze. I ruskie trole naprawdę nie są tutaj automatycznymi zwycięzcami w różnych dyskusjach, które będą prowadzone i widać, że są potrzebne i widać, że nasz program jest clue po prostu tej dyskusji.
Krótko i na temat. Pan Pęk, ten horyzontalny, już nie będę robił screena, co się będziemy nad ludźmi pastwić. No, znane było zdjęcie leżące posła Pęka, ale to nie o to chodzi. Poseł Pęk był wcześniej w Lidze Polskich Rodzin, teraz jest prominentnym entuzjastą PiS-u, niedawno był właśnie senatorem. A kiedyś jeszcze był w PSL-u. Okej, okay. Krótko i na temat. Skleiły się, a w sumie to jest konsekwentne, no, skleiły się posłowi Pękowi SLD, nazywa ta, tam między innymi Kaczmarka i Marka Borowskiego frakcją, liberalną frakcją postkomunistów. Skleili się oni z Januszem Lewandowskim, Janem Krzysztofem Bieleckim, nie wiem, czy Jan Krzysztof Bielecki, no tak, generalnie skleili mu się w taką jakąś frondę antypolską, czy tam agentów zachodu. I ci agenci zachodu doprowadzili do tego, że Polska musiała zapłacić haracz. I musiała zapłacić haracz. Co chcieli zrobić ci sojusznicy? Ja tylko powiem państwu, bo może nie pamiętacie, a to jest już takie szaleństwo, że można zapomnieć. SLD upadło. Upadło. Nie ma już SLD w ogóle. A upadło między innymi dzięki temu, że Platforma Obywatelska razem z PiS-em obaliły te SLD, znaczy, bo była też szansa, że weźmie władzę Samoobrona. Były takie sondaże w pewnym momencie upadają tej lewicy, że Samoobrona miała 30%. Ja pamiętam takie tytuły w gazetach. Krótko i na temat. No i takie są fakty, czy to się komuś podoba, czy nie. Teraz to się wszystko miesza. I co Pęk, jak Pęk artykułuje swoją koncepcję? Co chcieli robić? Pyta Jacek Karnowski. Jacek Karnowski to jest taki, on ma taką ambicję, żeby być kimś w rodzaju Michnika tej ekipy, takim, tej ekipy takiej hard, narodowo-katolicko-radykalnej. I pyta, co chcieli zrobić ten sojusz? Zasadnicza koncepcja była taka. Musimy zapłacić Zachodowi, zwłaszcza najbogatszym państwom Europy, haracz w postaci oddania części naszego majątku produkcyjnego i naszego rynku. Jeśli tego nie zrobimy, przekonywali, to oni nas nie przyjmą ani do Unii Europejskiej, ani do NATO. I to robili. Jak wyliczyliśmy z Januszem Szewczakiem, obecnie wiceszefem Orlenu, w czasie tej prywatyzacji Polska straciła nie mniej niż 500 miliardów dolarów. Powtarzam, 500 miliardów dolarów. 500 mówisz? Haracz, no haracz. Ale wiesz co, no dobrze, no to zapłaciliśmy, ale może reparacje od Niemiec zrekompensowały, co? Wszystko do nas wróci lada. Znaczy, bo mieć 500 i nie mieć 500, to już razem 1000, nie? A jak jeszcze dojdą reparacje, to będziemy bogaci i w ogóle żadnego funduszu odbudowy nam nie trzeba. Nie, no ja wiecie co, cieszę się, ja że wiem. Mam takiego kolegę jak Marcin, bo tylko żarty mogą nam... Nie, wiecie państwo, no, oczywiście pozwalam sobie na te żarty w tym gronie, natomiast faktem jest, że nie jest to śmieszne, bo wiecie, to może być mało, ale pokoleniowo to gdzieś tam w moim pokoleniu się mówiło i co on tak na poważnie. No i cały problem polega na tym, proszę państwa, że oni tak na poważnie, że oni już uwierzyli we własną propagandę. Oni najpierw tę propagandę stworzyli, potem ją długo rozpowszechniali, a na koniec padli jej ofiarą. Bo powiem państwu, że z mojego oglądu wynika, że największymi ofiarami pisowskiej propagandy są politycy PiS-u. Bo nikt tak bardzo nie wierzy w tę propagandę jak oni, co oznacza, że mają, i tu użyję brzydkiego określenia, zryte berety. No to są po prostu ludzie o zrytych beretach własną propagandą. I zupełnie nie usprawiedliwia ich to, że propaganda jest własna i zupełnie nie usprawiedliwia ich to, że w nią uwierzyli. To jest, proszę państwa, jakiś poziom wiary, nie wiem, pierwszych komunistów, no, którzy też sami wymyślali pewne tezy, a potem w niedługo wierzyli, a potem życie jakoś ich
prostowało i rzeczywistość. I to jest to Jest samo. jeszcze jedna rzecz, bo pamiętacie, drodzy Państwo, anegdotę, że jak zwalczyć chorobę, zbić termometr. No to właśnie ta konferencja nawet jest dobrym przykładem. Oni chcą zaorać wszystkich, którzy jakby wytykają im ewidentne błędy, mówiąc krótko. Czyli nie chcesz mieć temperatury, zbij termometr. No to jest zasada tej władzy. Marcin, dalej muszę przypomnieć. No, Leć, leć, leć. rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o zamknięciu kwestii Turowa, znaczy zamknięciu, o opłaceniu Czechów. Można to było zrobić. Wszystko już powiedział Biedroń, ja go cytowałem. Naprawdę musimy wyciąć twoje wypowiedzi. Nie, no to zaorałeś mnie teraz. Musimy wyciąć twoje wypowiedzi, bo to widać bardzo wyraźnie, jak to się układało, że mówiliśmy, że te kary będą, oni mówili, że nie będą. Mówimy teraz o 68 i pół miliona euro kary za to, że po prostu się nie dogadaliśmy z Czechami, bo to już tak powiedzmy, bo to nie jest kara za coś innego niż właśnie za to, za nieudolność. To jest najgorsze w tej władzy, to, że są po prostu dyletantami. Ale okej, idziemy. Teraz zacytuję, żebyście wiedzieli, jaka jest narracja rządowa, bo wiedzę macie. Jacek Liziniewicz, obrońca prawdy z Gazety Polskiej, ale kompetentny gość, znaczy on wie, o czym pisze przynajmniej. To widać, że on się tym trochę interesuje, więc to jest lepsza trochę jakościowo kwestia, on się na tym trochę zna. I jak zaklina rzeczywistość Jacek Liziniewicz? Pisze. Do załatwienia pozostaje inna kwestia, co zrobić z karą 68,5 miliona euro, którą nałożyło na Polskę TSUE tytułem zabezpieczenia. Polski rząd nie zamierza jej płacić, uznając tę decyzję sędzi za sprzeczną z prawem. Gratuluję. I tutaj jest cytat Morawieckiego. Nasi prawnicy w stałym przedstawicielstwie w Brukseli przy Komisji Europejskiej analizują ją pod każdym względem i pojawiają się pewne możliwości. Tak jest mi to przedstawiane. Ja już bym zapytał, kto mu przedstawia, to będzie wiadomo, kogo trzeba będzie potem powiesić, bo na razie Kościński za ład zapłacił. Przypominam, minister finansów, o którym mało kto słyszał, co się często Ty, przypomina. słuchaj, ale ja mam w tej chwili genialny pomysł. Znowu mnie zrugasz, ale ja bym kazał te kary zapłacić Kościńskiemu. No właśnie, kurczę, widzisz, No, spóźniliście Państwo słuchajcie. zrobić dodatkowy program w poniedziałek, to jeszcze by na to wpadli na pewno. Jeszcze krótko, bo to warto powiedzieć, bo my o tym mówimy od miesiąca albo dwóch. Co mówi premier? Mówi, a więc na pewno skorzystamy z wszystkich możliwych ścieżek odwoławczych po to, abyśmy tej skrajnie niesprawiedliwej kary w ogóle nie musieli płacić. No i tutaj rzetelnie, trzeba powiedzieć rzetelnie, Jacek Liźniewicz dodaje, zdaniem niektórych prawników wszystko zależy jednak od dobrej woli Komisji Europejskiej. No tak, no drodzy państwo, wszystko No, zależy od ale dobrej. czy, ale on nie wskazał tej ścieżki odwoławczej. Nie, no oni jemu Ścieżką mówią. odwoławczą jest dobra wola Komisji Europejskiej. Czyli w sumie znowu Komisja Europejska będzie zła, bo no, A no tak. przecież oni nam wezmą i wbiją nóż w plecy. Przecież my wiemy, to tak się kończą negocjacje w jaskini zbójców. Idź, panie, już nie chcę. To chyba dobrze. No Tej twojej nie wiesz, szydery. no. Pomyliły cię okienka, Nie, twoja nie, nie, kierownica. słuchaj. Szydzisz Ale. mi tutaj po prostu. Dobrze, ja Nie, mówię teraz. Radku, będę się bronił, bo nie szydzę. Wprawdzie tutaj Julo mnie też podejrzewa, że to jest kwestia braku moich programów, w których sobie bardziej pozwalam na szydzenie. No ale jak czytasz te teksty, to no, bądź tak silny, żeby je potraktować na poważnie. No, pisze, jest to, słuchaj, no, jest to sieci, jest to tygodnik opinii z nazwy, jest to ważne medium zaplecze obozu rządzącego, w którym czytam o wbijaniu noża w plecy, w którym czytam o jaskini zbójców i jak się kończą rozmowy z europejskimi biurokratami, którzy na pewno na następny dzień nas zdradzą. To ja szydzę? No miej pretensje do redaktora Wojciecha Biedronia, który to wszystko napisał. Dziękuję. Adam Bielan. Bardzo ważna postać w dzisiejszym tygodniu. Adam Bielan, drodzy Państwo, udzielił ważnego wywiadu w mało dosyć znanym medium, znaczy sedno sprawy Radia Plus. Tam jest taka audycja.
I tam właśnie Adam Bielan był dopytywany, czy jeżeli do końca marca nie będzie zatwierdzenia KPO, to będzie skarga do TSUE. I zamiast odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem akurat dlaczego do końca marca, ale to akurat jest szczegół, i Adam Bielan z rozbrajającą szczerością i cynizmem, bo on doskonale wie, co mówi, a mówi więcej niż w samych słowach jest zawarte. Mówi, będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, ewentualnie nawet o wycofaniu się z europejskiego planu odbudowy, bo sytuacja, w której nie będziemy mogli korzystać z tych środków, a jednocześnie je żerujemy kredyt, z którego one są wypłacane innym państwom, jest oczywiście nie do zaakceptowania. No i na tej kanwie zaczęła się dyskusja o tym, czy my w ogóle możemy wyjść. I ta dyskusja donikąd nie prowadzi. Ta dyskusja to jest tylko i wyłącznie kumulacja polexitowych marzeń, mniej czy bardziej wilgotnych. Bo my już do tego przystąpiliśmy, te pieniądze rzeczywiście prędzej czy później muszą do Polski trafić. To, że komisja egzekwuje fundamentalne kwestie dla tego, czym jest wspólnota, jakim jest wymiar, jakim jest praworządność. Po prostu Unia Europejska osadza się na prawie. O tym już wielokrotnie mówiliśmy w naszym programie. Olewanie prawa powoduje, że jesteśmy poza Unią Europejską i tyle. W związku z tym, że sami stawiamy się poza Unią Europejską, no to nie dostajemy pieniędzy, a nie dostajemy też pieniędzy dlatego, że je generalnie przepalamy i myślę, że prędzej czy później to też wyjdzie, bo ja przypominam Państwu to, co mówię często, wielu z Was ma już zdanie o CBA wyrobione na podstawie wielu sukcesów tej służby, nieprawidłowości jej założycieli i tak dalej, i tak dalej. I to CBA, drodzy Państwo, odpowiada za nadzór nad tym, czy przy wydawaniu funduszy unijnych nie dochodzi do korupcji. I to jest cała moja odpowiedź na ten temat, czy my sprzeniewierzamy fundusze unijne, czy nie. No jeżeli wierzycie, że CBA sumiennie rzeczywiście rozlicza tych, którzy mogą się bogacić nieuczciwie na funduszach unijnych, no to myślcie nad tym. Ja mam wyrobione zdanie i tyle na ten temat. Także taka jest sytuacja. Natomiast następnego dnia już była sytuacja mocno kuriozalna, która pokazuje znowu niestety, że polityka zagraniczna jest przede wszystkim funkcją polityki wewnętrznej, tylko że skutki są niestety dla nas wszystkich odczuwalne, szczególnie jeśli chodzi o te nastroje polexitowe. Więc najpierw Bielan rzucił taką myśl, po czym następnego dnia wyraźnie spóźniony Zbigniew Ziobro stwierdził, że to jest w ogóle nieporozumienie, że mówimy o wypowiedziach Adama Bielana, bo powiedział krótko, to nie jest pomysł pana Adama Bielana, to jest pomysł, który pojawił się po raz pierwszy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, powiedział we wtorek Ziobro. No i oczywiście mówił, że generalnie to dyskutuje się o tym od dawna w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nie wiem, co mu się stało z tym Ministerstwem Spraw Zagranicznych, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych ustami Szymona Sęka, wiceministra, się odcięło od tego, więc tyle dobrego. Natomiast no, widać wyraźnie, ale Radku, chyba trzeba panom politykom Zjednoczonej Prawicy po prostu pozostawić tę możliwość przez najbliższe dni, żeby oni ustalili, kto z nich pierwszy wpadł na ten genialny pomysł. Są różne, nie wiem, w podstawówce na WF-ie, jak były spory, kto jest lepszym piłkarzem, to WF-ista kazał strzelać po 10 karnych, no i coś z tego wynikało. Może pan Ziobro z panem Bielanem też powinni po 10 karnych sobie strzelić i ustalimy. Ja przepraszam, zagadałem się. Gościu, dobry wieczór, panie pośle. Bardzo mi miło pana widzieć. Naszym gościem jest pan poseł Michał Kamiński, dodajmy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, oprócz tego, że senator. A, no, no, ale poseł także. Ale wieczór dobry. Poza panie, tym, że to, tematy, które poruszamy, nie skłaniają do radości i ironii, to wieczór jest z całą pewnością dobry, choćby dlatego, że w tak zacnym gronie mam szansę go spędzać. Bardzo nam miło to słyszeć, a na nasze usprawiedliwienie dodam tylko, że procentowo w życiu więcej pan był posłem. Zdecydowanie. Ale był pan też europosłem i teraz będziemy rozmawiać o dziecku, które zerwało się panu chyba no, trochę
nie chcę powiedzieć ze smyczy, ale krótko mówiąc. Czy chodzi ci o panu, o moją córkę, która wyjechała do Gdańska na studia, to tak. Niestety chodzi mi o frakcję reformatorów i demokratów i frakcję, którą pan stworzył w Europarlamencie, która dzisiaj, kiedyś tam dominowali Polacy, wtedy kiedy pan był w Europarlamencie. Dzisiaj już nawet tam nie są w stanie politycy PiS-u dominować i to ci politycy, o czym mówiliśmy od bardzo dawna w tym programie nie tylko, dążą do polexitu. I nie jest to żaden wymysł Donalda Tuska, co pokazuje między innymi najpierw Warsaw Summit, tak zwany, na którym Jarosław Kaczyński po tym jak obiózł Marine Le Pen po całej Warszawie, tak jakby była prezydentką Francji, no cóż, no, tworzy alians proputinowski, bo to jest jedyna ostatecznie, to jest moja diagnoza, spójna, jedyny wspólny mianownik tej ekipy w różnych partii europejskich, które teraz tworzą frakcję, która ma rozsadzić Unię Europejską. Mogę. Ale bo panie redaktorze, ponieważ to tylko z polskiej perspektywy, jeżeli jesteśmy tak bardzo mocno uwikłani w nasze polskie sprawy, to nie jesteśmy w stanie dostrzec tego bardzo, bardzo prostego wspólnego mianownika pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Władimirem Putinem. I to nawet nie jest wspólny mianownik, który no, narzuca się sam, ten podstawowy, że po prostu obaj nie lubią wolności, demokracji, liberalnego społeczeństwa i tak dalej. Ale w polityce zagranicznej w istocie obaj mają ten sam cel. Doprowadzenie do renacjonalizacji Unii Europejskiej. I Władimir Putin, i Jarosław Kaczyński chcą, by Unia Europejska nie była tworem samodzielnym na scenie międzynarodowej, czy quasi-federalnym mocarstwem, bo wtedy Jarosław Kaczyński uważa, że Polska znika, a Władimir Putin uważa, że ma za silnego partnera i obaj dlatego chcą go zniszczyć. Przy czym Władimir Putin robi to jakby kierując się swoiście rozumianym, ale interesem Rosji, podkreślam swoiście rozumianym, bo na dłuższą metę to też Rosji szkodzi, ale swoiście rozumianym interesem Rosji. Natomiast Jarosław Kaczyński w tym kieruje się tylko i wyłącznie swoją patologiczną wizją świata współczesnego, w którym zjednoczona Europa zagraża polskim interesom narodowym, podczas gdy jest dokładnie odwrotnie. Zjednoczona i to coraz bardziej zjednoczona Europa jest gwarantem polskich interesów narodowych. Mi, młodszemu od Kaczyńskiego człowiekowi, który zaczynał z dużo bardziej prawicowych niż on pozycji, zajęło w sumie krócej, żeby ten podstawowy fakt zrozumieć. Jak również zajęło mi ileś czasu, żeby zrozumieć, że to Jarosław Kaczyński w 90-tych latach miał rację mówiąc, że radykalna katolicko-narodowa prawica to jest najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski. I ja ze zdumieniem spostrzegłem, że on to w 90 roku mówił bardzo słusznie. Ja mu wtedy nie tyle nie wierzyłem, co bardzo się mocno buntowałem przeciwko tym jego słowom, a on to 20 lat później sam własnymi rękami z pomocą ojca dyrektora i pewnego arcybiskupa z Krakowa zrealizował i wygonił z polskich kościołów w 3 lata 3 miliony wiernych. No dobrze, panie senatorze, ale niech pan powie, to po co w takim razie pan stworzył tę antyeuropejską frakcję w Europie? Ona nie była, jak ja ją tworzyłem i stałem na jej czele, to nie była antyeuropejska frakcja, to była frakcja, którą tworzyło wtedy dwóch urzędujących premierów Unii Europejskiej, Mirosław Topolanek i David Cameron. Cameron nie był antyeuropejczykiem, on przestał być premierem właśnie dlatego, że jego partia i jego społeczeństwo powiedziało dla Unii Europejskiej nie, a on... Ruskich troli i tak dalej, a to i tak jest, dalej. O, to jest jakby to oczywiście, że tak i to długo byśmy mogli o tym rozmawiać, jak w jaki sposób Władimir Putin, który to całkiem niedawno sformułował jako zwolennik, on to chyba bodaj nazwał umiarkowanego konserwatyzmu, w tak. jaki sposób on znajduje ze sobą wspólny mianownik z tymi, którzy byli kiedyś najbardziej antyradziecką prawicą chrześcijańską czy konserwatywną na Zachodzie.
Zachodzie, a dzisiaj stoją absolutnie w jednym szeregu z Władimirem Putinem, kupując kagiebowską narrację, że oto kagiebowski wytwór, jakim jest Władimir Putin, wraz z kagiebowskim wytworem, jakim jest rosyjska i ta obecna rosyjska cerkiew prawosławna, nie rozciągam tego, broń Boże, na całe prawosławie, odwrotnie, a w jakiś sposób oni są po prostu fake konserwatywną ideą wrzuconą po to, by, wracam teraz do tego celu, po co jest to potrzebne Putinowi, by rozbić Unię Europejską, by znowu była koncertem różnych silnych, mniej lub bardziej krajów, bo każdy z tych krajów jest słabszy od Rosji samodzielnie. Niemcy, Francja, Włochy. No i to jest dość oczywiste. I dlaczego tego nie rozumie Jarosław Kaczyński, to ja tego zrozumieć nie mogę. I niech on się nie dziwi, że się potem urodzą spiskowe teorie, które mówią, że no jak można nie rozumieć tak oczywistej rzeczy, że się jest sojusznikiem Putina w Europie? Panie senatorze, ale jednak w przypadku tej frakcji coś, co było od początku definiowane jako walkę z federalizmem europejskim, czyli z tą tendencją do dalszej integracji, no było wpisane na sztandary od początku. Ale ja wiem, dlatego... że język się zmienił, podobnie jak język PiSu się zmienił. Oni też nie od razu wszystko mówili wprost, nawet w dzisiejszym programie przed pańskim przyjściem myśmy rozmawiali o tym, jak narracje się zmieniają. Jak najpierw mówi się o czymś łagodnie, a w którymś momencie przechodzi się już do mówienia wprost. I powiem uczciwie, dla mnie outsidera, obserwatora, to ta frakcja także wygląda na taką, która na początek formułowała tezy językiem łagodnym, językiem jeszcze europejskim, a w którymś momencie przeszła już do nazywania rzeczy po imieniu. Nie, nie, to nie jest tak, dlatego że zresztą dopóki ja tę frakcją rządziłem, dopóki tam byli po mnie ludzie związani z Cameronem i z tym umiarkowanym skrzydłem brytyjskiej partii konserwatywnej, to cel polityczny był jednoznaczny. Trzymać eurosceptyków w brytyjskiej partii konserwatywnej wewnątrz obozu i nie pozwolić im przejąć kontroli nad europejską agendą i utrzymać brytyjską partię konserwatywną, a wraz z nią jej polskich sojuszników, których ja wtedy reprezentowałem, w mainstreamie Parlamentu Europejskiego. I stąd też moje zaangażowanie w bardzo wiele inicjatyw po to, by właśnie partia konserwatystów była w mainstreamie, by była tym siłą polityczną, z którą każdy mógł i każdy wtedy rozmawiał. To się zmieniło w oczywisty sposób po przesterowaniu się na frakcje czy na partie polityczne zupełnie marginalne w Europie i partie, które właśnie realizują albo skrajnie religijną agendę. Ja przypomnę, że nasi przyjaciele wtedy, brytyjscy konserwatyści, byli jak najdalsi od religijnego fanatyzmu, a czeska główna partia, dziś współrządząca ODS, jest partią no, jakby z definicji wprost ateistyczną, z uwagi na czeską tradycję i tamtejsze jakby źródła tamtejszego odrodzenia narodowego, a to na dłuższą i zupełnie inną rozmowę temat. Tak więc to była naprawdę, wracając do rzeczy, zupełnie inna frakcja. Dzisiaj jest frakcją sfrustrowanych, bądź chrześcijańsko-patriotycznych, bądź takich antysystemowych, antyeuropejczyków, w której nawet PiS nie jest w stanie odgrywać roli istotnej, także dlatego, że nawet w tej skrajnej dzisiejszej europejskiej prawicy PiS bardzo często wydaje się być o nieco demodé. To ja spytam krótko. Zawsze doceniałem, panie senatorze, pana talenty, jeśli chodzi o propagandę, to już powiedzmy tak topornie. Ale, też ale dzisiaj bardziej... nie rozmawiamy o propagandzie, nie, mam wrażenie. Ale to jest wstęp bardzo krótki. A, okej. Okay. Zapodał pan kiedyś społeczeństwu politycznemu polskiemu no, pigułkę, która się nazywała Erika Steinbach i było dużo polityki, która potem zbudowała antyniemieckie nastroje. Dzisiaj te antyniemieckie nastroje, które potem rzeczywiście jakoś się wyciszyły, no, są rozpalone do granic. Te antyniemieckie nastroje są w propagandzie wplecione tak, żeby Niemcy i Unia Europejska były jednością, przynajmniej w umysłach niektórych wyborców. Jakby pan dzisiaj miał odwrócić tę tendencję, która kiedyś tam gdzieś była pana udziałem, ale ja mówiłem o synie marnotrawnym, zanim pan przyszedł na antenę, to jakie by pan miał propozycje? Jako... Nie wie pan, ale nie. Ja bym chciał powiedzieć panu bardzo wyraźnie, jeżeli pan mnie pytał, mój stosunek do Eriki Steinbach nie zmienia ani przecinka w tym, co...
Ale nie, ale okay. Panie redaktorze, otóż ja uważam dokładnie, nie zmieniam ani przecinka, uważam za hańbiące za niemieckiej dla niemieckiej chrześcijańskiej demokracji, że polityczkę, która dziś zresztą przeszła do AfD, już do jawnie proputinowskiej i antyeuropejskiej partii, pan Kohl najpierw, a później pani Merkel, bardzo długo tolerowali tylko dlatego, że liczyli na głosy fanatycznych, nacjonalistycznych wypędzonych, których ona reprezentowała. Jeżeli, panie redaktorze, ja walczę i mam odwagę walczyć z polskim nacjonalizmem, to będę walczył z niemieckim nacjonalizmem z takim samym przekonaniem, z litewskim i ukraińskim nacjonalizmem, bo jestem przeciwko nacjonalizmom. I z faktu, że pani Steinbach była częścią niemieckiej chadecji i to niektórym Polakom nie przeszkadzało, ja nie zmieniam w swoim stosunku do pani Steinbach, żeby było jasne, ani przecinka. Uważam, że jest hańbiące dla niemieckiej chadecji, że tak długo ją tolerowała, a dzisiaj zresztą pani Steinbach niemiecką chadecję zdradza dla, powtórzę, jawnie proputinowskich, już bardzo skrajnie prawicowych niemieckich polityków. Natomiast jeżeli ja mogę panu powiedzieć o mojej antyniemieckości, jeżeli pan to tak określa, to jest skierowane przeciwko Erice Steinbach. Natomiast jeżeli pan chce posłuchać o tym, co ja miałem w czasie, kiedy byłem w PiS-ie do powiedzenia na tematy niemieckie, to proszę spojrzeć, co jest w przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego z kampanii wyborczej z 2010 roku, gdzie mówił o sukcesie niemieckim jako o źródle inspiracji dla polskich patriotów, że sukces niemieckiej gospodarki rynkowej, poradzenie sobie z nazizmem po roku 1945, zbudowanie Niemiec jako części wspólnoty europejskiej z szacunkiem dla niemieckiej tradycji i jednocześnie odwagą odrzucenia tego wszystkiego, co w niemieckiej tradycji złe, to jakkolwiek nieco zbyt idealistycznie podejście jest to przemówieniowe do Niemiec, bo prawda jest dużo bardziej złożona, to tym niemniej to oddaje również moje poglądy i w tym czasie i teraz. Tak, ja uważam, że Niemcom za to należy się jak największy szacunek, za to, co zrobili po 1945 roku. Co więcej, my musimy i powinniśmy od Niemców się bardzo dużo uczyć, co nie zmienia w żaden sposób również mojego przekonania, że my musimy też Niemcom cały czas mówić odważnie rzeczy, które nas w niemieckiej polityce bolą. Od Nord Streamu zaczynając, gdzie moim zdaniem nie zawsze używałbym takiego języka jak Radek Sikorski, który wprost porównał to, będąc jakby nie było ministrem spraw zagranicznych rządu Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska do paktu Ribbentrop-Mołotow. Jak mówię, ja aż tak daleko bym nie poszedł, ale uważam, że w tych sprawach warto twardy język wobec Niemców używać i cały czas tłumaczyć Polakom, że w najgłębszym polskim interesie leżą silne Niemcy w silnej zjednoczonej Europie. Bo Polska dzięki Unii Europejskiej pozbawiona jest tego szatańskiego dylematu, który spowodował, że o czym dzisiaj nikt nie pamięta, lider polskich narodowców w sierpniu 14 roku pisał w telegramie wiernopoddańczym: armia rosyjska chwyciła w tej wojnie za świętą dla Polaków sprawę. Myślnik: zjednoczenie ziem polskich pod berłem najjaśniejszego cara. Dokładny cytat z telegramu wiernopoddańczego lidera polskich narodowców i przywódców polskiej prawicy ówczesnej do księcia Mikołaja Mikołajewicza, bo nawet nie do cara kierowali odpowiedź na manifest wielkiego księcia do Polaków. I wtedy to było powodem, że musieli polscy narodowcy, nie widzieli innego wyjścia, jak się podlizywać rosyjskiemu caratowi, to było to, że Polska była postawiona w dramatycznym, diabelskim, szatańskiej alternatywie między Berlinem a Moskwą. Dzisiaj dzięki Unii Europejskiej nie jesteśmy postawieni przed tym dylematem. Nie musimy wybierać między Berlinem a Moskwą, bo możemy być częścią wspólnoty, w której Berlin i Warszawa są razem z Brukselą. Mówiąc nieco kolokwialnie, w której oczywiście Niemcy znaczą więcej niż Polska i to jest jasne, bo po prostu taka jest matematyka. Tym niemniej to jest... Unia Europejska jest odpowiedzią na polski lęk przed Niemcami. I jak ktoś jest odpowiedzialnym polskim patriotą, to musi Polakom mówić. Bo nikt przy zdrowych zmysłach nie powie Polakom, że kiedykolwiek będziemy żyli w innym miejscu na globie. Będziemy żyli zawsze i nasi wnukowie i prawnukowie. Chyba że dojdzie do jakiejś katastrofy, że to w ogóle będzie morze i nie będzie Polski. No ale jeżeli takiego wariantu nie zakładamy, to będziemy zawsze mieli za sąsiadów Niemców, Rosjan, Ukrainów, Białorusinów, Litwinów, to zawsze będą nasi sąsiedzi. I w związku z tym my musimy mieć pomysł, jak sobie z nimi te relacje poukładać.
I poukładanie sobie relacji z Niemcami, najlepsze jakie jest możliwe dzięki Unii Europejskiej. I każdy polski patriota powinien za to trzymać kciuki. Każdy polski patriota powinien Niemcom mówić tak: im więcej chcecie od nas Polaków integracji europejskiej, tym bardziej nam udowadniajcie, że ta zjednoczona Europa będzie bronić także naszych polskich interesów. A w polityce Nord Stream burzycie swoją wiarygodność jako mocarstwo europejskie. Bo w polityce w sprawie Nord Stream 2 Berlin stawia interesy Berlina wyżej niż interesy wspólnoty europejskiej. W takim przypadku nie ma prawa tego samego, nie ma prawa nie oczekiwać tego samego od Warszawy. Ale rolą Warszawy jest nie histeryzować, tylko przypominać Niemcom, że po to budujemy wspólnotę europejską, byśmy nie musieli stawiać narodowych egoizmów przeciwko wspólnocie europejskiej. Ale to może Niemcom mówić tylko rząd, który będzie wiarygodnym europejskim rządem i który będzie w sprawach tych, w których trzeba, z Niemcami się spierał, a wszędzie indziej będzie Polakom mówił to, co mówiłem przed chwilą. Pojednanie z Niemcami w ramach Unii Europejskiej jest historycznym osiągnięciem Polaków, na które trzeba huchać i dmuchać. Panie senatorze, tylko że... Daj mi, Marcin, jedno zdanie ad vocem. Bo wszystko, ja jestem wielkim, no nie da się panu odmówić wielkiego talentu oratorskiego. Ale co tu było oratorstwo? Tylko jedno, znaczy bo długo słuchałem grzecznie i nie chcę, żebyśmy rozmawiali o przeszłości. Nie chcę, żebyśmy rozmawiali o przeszłości, ale prawda jest taka i będę miał, i chciałbym też, żeby pan trochę się od tego odciął, jednak przynajmniej, że daję panu szansę. Wyciągnęliście między innymi razem z Adamem Bielanem, ale nie tylko, Rikę Steinbach z pudełka takiego małego polityka, który nic nie znaczył w Niemczech. Nic nie znaczył w Niemczech. I rozmawialiście ją, jakby była co najmniej Angelą Merkel, która nie wiem, czy jeszcze nie Ja już dawno temu postawiłem tezę, że to pan z otoczeniem stworzyliście potęgę polityczną Riki Steinbach. No. Nie, to jest, wie pan co, ale to naprawdę, to na bazie czystej analizy historii, w ogóle pierwszą osobą, która skrytykowała publicznie Rikę Steinbach był Władysław Bartoszewski w Polsce. Bo pierwszą osobą, która publicznie skrytykowała Erikę Steinbach, był Władysław Bartoszewski. Znaczy być może jeszcze ktoś przed nim to zrobił, ale po prostu ja na to nie trafiłem. Natomiast Erika Steinbach była członkiem zarządu CDU, najważniejszej niemieckiej partii wtedy, rządzącej w tym kraju. Ale jej w ogóle były gdzieś tam w cieniu na kancie. Ale przepraszam pana bardzo. Chce mi pan powiedzieć, że postulaty wypędzonych i istnienie Rzeszy Niemieckiej w granicach z 1937 roku były marginalnymi postulatami polityki niemieckiej? Otóż nie. Kanclerz Helmut Kohl stał na tym stanowisku do samego końca. I o to musiał heroicznie toczyć bój premier Tadeusz Mazowiecki. O udział Polski w konferencji 2+2 i tak dalej, i tak dalej. Nie no, naprawdę pamiętajmy, o czym mówimy. My nie mówmy o tym, że Erika Steinbach i to myślenie było myśleniem marginalnym w polityce niemieckiej, bo nie było. Bo skądś były na przykład notoryczne protesty w sprawie polityków chadeckiej, niemieckiej chadecji, kiedy zdarzały im się antysemickie wypowiedzi, kończyli swoją karierę i bardzo słusznie w Niemczech, po natychmiastowych protestach w tej sprawie, czy to ambasady izraelskiej, czy diaspory żydowskiej w Niemczech. I my jako Polacy mamy prawo reagować na słowa, które wypowiedziała Erika Steinbach, że dziś ale już mamy nie trzeba, prawo, ale dobrze, więc niech pan mi nie... No okay. Panie redaktorze, przepraszam pana bardzo. Jeżeli pani Erika Steinbach powiedziała, nie trzeba już dziś wysyłać bombowców, by uczyć Polaków kultury, to mam prawo na takie słowa reagować, bo są to słowa haniebne w ustach niemieckiego polityka. I proszę ode mnie nie oczekiwać, że nie będę na takie słowa reagował. Nie jestem w stanie pana przegadać, szczególnie w takim trybie. I nie chcę też, żebyśmy... Nie, ale proszę poczytać, proszę poczytać, co o Erice Steinbach mówi niemiecka lewica. Czy uważała ją i uważa dzisiaj za polityka marginalnego? I czy ktokolwiek uważa, że ja, lewica? Czy ktokolwiek w Polsce ją stworzył? Ale pan chce, żebyśmy rozmawiali o niemieckiej lewicy? Ja ona dziś rządzi Niemcami, chcę panu powiedzieć. Chciałem panu przypomnieć, że Helmut Kohl przestał być kanclerzem w 1998 roku, a pan mówi, że Helmut Kohl do samego końca. Jeszcze wtedy nie było nawet
skończonych jakby negocjacji, jeśli chodzi o Polskę. A wy już wyciągaliście Erikę z negocjacji Ale z Komisją Europejską o członkostwie. Ale nie, ale gdzie, ale wie pan, ale gdzie Helmut Kohl, gdzie ja, to gdzie... Pan, no ale to pan przytoczył Helmuta Kohla. Nie, nie, no to teraz ja tylko panu mówiłem o tym, że pewne poglądy w niemieckiej chadecji, poglądy, które dla nas Polaków zgoła są szokujące, nie były poglądami marginalnymi przez wiele lat. Z faktu, że w Polsce zamykaliśmy na to oczy, bo nam na tym zależało i przez to zostawialiśmy też pole najrozmaitszym polskim wariatom do niepotrzebnego tego rozdmuchiwania. To jest inna historia. Natomiast no, w oczywisty sposób niestety tego typu poglądy nie były w niemieckiej polityce odosobnione i proszę naprawdę nie zarzucać mi, że ja tutaj głoszę jakieś tezy szokujące, bo one dla nikogo w Niemczech nie są szokujące dzisiaj. Dobra, zostawmy to, ale przy okazji w międzyczasie powiedział pan rzeczywiście ciekawą rzecz, o której ja też często z Marcinem mówimy w tym programie, bo przypomniał pan przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, a pytałem, bo już mogliście państwo zapomnieć, o to jaka by była taka antypigułka na wzbudzoną, już nie wchodźmy w to przez kogo, to jest na dłuższą dyskusję, nie dlatego, że nie chcę, jednak takie nastroje antyniemieckie, które się uspokoiły, a teraz zostały rozdmuchane przez PiS do granic wszystkiego. Ja, panu, ja myślę, że panu właśnie mówiłem o tej pigułce. Trzeba Polakom mówić, że na wszystkie lęki uzasadnione historyczne, na cały nasz ból związany z tym, co było między Polakami i Niemcami przez ostatnie 1000 lat, ból, do którego mamy absolutne prawo, lekarstwem na ten ból jest przyszłość w Europie. Jest wiara w to, że Niemcy wykonali gigantyczną pracę po roku 1945, odnieśli w tej pracy ogromny sukces, co nie znaczy, że nie popełnili i błędów i czy nie ma rzeczy, których nie mamy prawo tam wytykać, bo oczywiście mamy, bo jesteśmy partnerem, tak jak Niemcy mnóstwo rzeczy nam wytykają, na Boga. I ja z tego powodu nie histeryzuję. Nie obrażam się, jak Niemcy mówią, że w Polsce coś nie halo z wymiarem sprawiedliwości. No to niech Niemcy się nie obrażają, jak ja mówię, że dla mnie nie halo jest coś, jak niemieccy politycy głupie rzeczy opowiadają o Polsce. No. Normalna rzecz dla mnie w Europie. Tak powinniśmy się zachowywać i tak powinniśmy mówić Polakom. To nie jest nic złego, że rozmawiamy o swoich sprawach, a patrzcie, jak Niemcom się udało. Patrzcie, ile możemy się od nich nauczyć i patrzcie, że nie ma innej drogi. Jak to, abyśmy ze sobą rozmawiali, byśmy się wzajemnie poznawali, byśmy się wzajemnie też przez to szanowali, że będziemy się uczyli tego, że jesteśmy różni w jednej Europie. I że tym lęk, że na tym, powtórzę jeszcze raz, im bardziej zjednoczona Europa, im mniej Europa oparta o nacjonalistyczne, egoistyczne interesy państw, tym mniejsze znaczenie silnych Niemiec, bo jest silna Europa i innego wyjścia nie ma. Albo będą silne imperialne Niemcy, albo będzie silna Europa. Przy silnych imperialnych Niemcach jest zawsze pokusa takich Niemiec, pozbawionych europejskiego, nazwijmy to, europejskiej więzi, jest zawsze pokusa do sojuszu z Moskwą i do tego przecież bez przerwy prze Putin. Jedyny obcy język, którym ten człowiek zresztą mówi, to język niemiecki, prawda? To też ma jakieś pewnie dla niego znaczenie, ale to tak było historycznie. Same Niemcy, sama Rosja to jest sojusz nad głowami Polski. Dla Polski receptą na to jest to, że jest Unia Europejska. I dzisiaj powtórzę, polski patriota, nawet tym Polakom, którzy się Niemców boją, nawet jeżeli ten lęk jest dzisiaj nieracjonalny, to nawet na ten nieracjonalny lęk jest bardzo racjonalne wyjaśnienie. Nie bójcie się Niemców, bo mamy Europę zjednoczoną. I w tej zjednoczonej Europie bardzo często rywalizację, na przykład gospodarczą, Polacy z Niemcami wygrywają. Tak też się zdarza. Zdarza się oczywiście i odwrotnie, bo na tym polega wspólna Europa. I jakby wydaje mi się, że na to, na co, o czym pan mówił, trzeba odpowiadać Polakom, bo coraz więcej ludzi doskonale też widzi pustkę propagandy rządowej opartej na nienawiści do najrozmaitszych ludzi, mniejszości wewnętrznych, zewnętrznych wrogów i tak dalej, co zresztą jest bardzo podobne do polityki Putina. Wprost ja bym powiedział lustrzane odbicie tej polityki, tylko tu mamy imperializm, a tu mamy kieszonkowy imperializm, ale oprócz tego wszystko jest bardzo podobne. I moim zdaniem dzisiaj naszą
naszą rolą opozycji powinno być też pokazywać, nie bać się tej rozmowy, właśnie nie bać się i pokazywać. A zobaczcie, jak w tym niebezpiecznym świecie, w którym żyjemy, ta cała patriotyczna frazeologia Prawa i Sprawiedliwości obraca się jak domek z kart, przeciwko, rozpada się i obraca się przeciwko polskim interesom. Bo Polska dzisiaj i interes narodowy, każdy prosty wyborca, przepraszam, że tak powiedziałem, ale przecież każdy wyborca PiSu, ten także, o którym mówimy, że jest mniej wykształcony, że ogląda telewizję publiczną, ale on też rozumie, bo on bardzo kocha Polskę i on też rozumie, że Polska może być zagrożona rosyjskim imperializmem. I także ten wyborca, chyba że jest już zupełnym fanatykiem, rozumie, że Polska potrzebuje sojuszników. I także ten wyborca rozumie, że Prawo i Sprawiedliwość tych sojuszników nas pozbawia. I że Polska potrzebuje tego miejsca w Europie nie tylko dla pieniędzy, jak to często prosto możemy mówić, ale przecież także dla poczucia bezpieczeństwa. I dzisiaj to powinien być atut opozycji w rozmowie z wyborcą na temat przyszłości. Patrzcie, co, jaką przyszłość fundują wam ludzie bez przyjaciół w Europie. Jaką przyszłość fundują wam ludzie, którzy burzą najlepszą konstrukcję geopolityczną, jaka istniała wokół Polski od kilkuset lat. I to każdy z was we własnym życiu widzi, że to jest najlepsze otoczenie, jakim, w jakim żyjecie. Bo pomyślcie, posięgnijcie, a to każdy pamięta. Każdy ma opowieści dziadków, już dzisiaj w pokoleniu pradziadków, co przeżyli w czasie II wojny światowej, co było udziałem Polaków, wszystkich bez wyjątku, jaka była tragedia ich udziałem całkiem niedawno temu. I dzisiaj jesteśmy wolni, jesteśmy bezpieczni, możemy planować przyszłość naszych dzieci bez lęku o to, że nam się wzburzy dach nad głową, a to było udziałem naszych dziadków jeszcze. I mamy to dzięki Europie, mamy to dzięki liberalnej demokracji. A ci faceci i kobiety, nie wiem dlaczego, mówiąc przy okazji, że kochają Polskę, chcą to wszystko zniszczyć. I nic innego nie trzeba robić, jak spotykać się z ludźmi i o tym mówić prostym, nieprostym, jak kto woli, językiem. Prostym. Na to, że niestety mamy tak, że i nasza rozmowa się trochę przesunęła, a nasz czas się kończy. Ja przepraszam, bo to ja się spóźniłem. Nie ma problemu. Ale panie senatorze, ale ja mam propozycję. Ja bardzo przepraszam. Chwilę z nami został, bo my w tym programie co tydzień wybieramy polexitowca tygodnia, czyli osobę w danym tygodniu najbardziej zasłużoną wypowiedzią bądź działaniem. Ja już wiem, kto to będzie, obawiam się. Polityce polexitowej. Ja proponuję, że pan pomógł nam wybrać tego polexitowca. To polega na tym, że Radek zgłasza jedną kandydaturę, ja drugą. Radku, zaczynaj. Mamy mało czasu, więc ja krótko i na temat. Już nasi widzowie słuchali, jakiego to zacnego Bogdan Pęk udzielił wywiadu. Drodzy Państwo, Bogdan Pęk stwierdził, że Polska zapłaciła harcz Zachodowi w postaci złodziejskich prywatyzacji i musiała zapłacić ten harcz, ponieważ liberałowie Lewandowski sprzymierzył się z Wiesławem Kaczmarczykiem i razem musieli sprzedać zachodnim firmom nasz polski przemysł, bo inaczej byśmy nie weszli nie tylko do Unii Europejskiej, ale też do NATO. Leżący senator Pęk to jest mój kandydat. No dobrze, to ja szybciutko, moim zdaniem bezkonkurencyjny w tym tygodniu. Zależy nam na porozumieniu z Komisją Europejską, ale do końca marca musimy podjąć jakąś decyzję w związku z niewydaniem opinii do polskiego KPO. Ewentualnie nawet o wycofaniu się z funduszu odbudowy. Zakładam, że nasz gość wie, kto Wiem. Jest autorem tych słów. No i proszę nam pomóc wybrać, kogo? Ja powiem tak, dwie krytyki, nie, ale teraz, żeby trochę dać powagi żartobliwej sprawie, ale przecież wbrew pozorom też śmiertelnie poważnej. Poważnej, otóż, absolutnie. Oczywiście ta wypowiedź Pęka jest bardziej bzdurna i bardziej ilustrująca głupotę przeciwników obecności Polski w Unii Europejskiej. Można by zresztą do niej dodać, że na pewno wiedzę o tym, jak to złodzieje się utuczyli na prywatyzacji, pan Pęk czerpie od obecnego premiera, który był prezesem prywatyzowanych banków, więc na pewno wie o tym najlepiej. Ale ta wypowiedź, co by nie mówić, jest wypowiedzią polityka niepoważnego. Kompletnie niepoważnego także we własnym obozie politycznym. A Adam Bielan chciał tego i to ma, jest podmiotem, najmniejszym, ale podmiotem, i mówię to z całą powagą, koalicji rządowej. Jego partia jest podmiotem koalicji rządowej. I on mówi o wycofaniu się Polski z planu odbudowy. No to jest bardzo poważna polexitowa wypowiedź.
I to jest kolejna wypowiedź, która pokazuje, że to nie jest propaganda opozycji. Polexit, mówiąc zupełnie szczerze, jak to ja uważam, nie jest może ich ostatecznym i zasadniczym celem, ale jest bardzo poważnie rozważanym wariantem. Panie senatorze, dziękujemy za pomoc w podjęciu decyzji. Polexitowcem tygodnia, tego tygodnia zostaje Adam Bielan. Panu bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studio. Do następnego Dzięki. Spotkania. Przepraszam za spóźnienie jeszcze Nie raz. Nie ma problemu, ale... umawiamy się na rozmowę o Erice Steinbach, ale już w studiu Resetu, które... Nie, bo naprawdę, pamiętajcie o tym, nie można uciekać w takie czarno-białe sformułowanie, że jak ktoś krytykuje niemiecką skrajną prawicę, to od razu wchodzi w buty Prawa i Sprawiedliwości. Panie senatorze, ja bym to... Nie mamy czasu niestety, ale byśmy to rozłożyli na czynniki pierwsze. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Dobrego. Musimy kończyć, proszę Państwa. Kłaniamy się panu senatorowi. Bardzo Państwu dziękujemy. To było bez wyjścia. Dziękujemy Państwu bardzo. Radosław Gruca tam lekko poniżej mnie, ale to przypadek, że on jest niżej. Marcin Celiński. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Reset Obywatelski.